spotkaniu. Witam Państwa i bardzo dziękuję za przybycie tak znakomitego grona. Mam nadzieję, że nasza dyskusja również będzie bardzo owocna. Przede wszystkim dziękuję OKO.press, Polityce, Wideokod i Wideo Wyborcza za wspomaganie i transmitowanie naszego spotkania. Jeśli Państwo pozwolicie, to przyjmiemy następujący tryb pracy. Najpierw poproszę o zabranie głosu panią Grażynę Kopińską i pana Marcina Waleckiego o taki głos wprowadzający. Oboje państwo mają około 10 minut czasu na swoje wystąpienia. Następnie przejdziemy do serii pytań. Mam taką prośbę, żebyście państwo, oczywiście wszystkich znam, bo jesteście wybitnymi ekspertami w dziedzinie, ale pamięć bywa zawodna. W związku z tym poproszę o stawianie koziołków po pierwsze do imieniem i nazwiskiem do nas, ale później do góry, kto zechce zabrać głos. Będziemy mieli też zegar, bo niestety jesteśmy trochę czasowo ograniczeni, do 3 minut wystąpienia, zadania pytania, bo chcemy uzyskać dwie rzeczy. Dokończyć mapowanie, które profesor Walecki zaproponował, mapowanie problemów, no i poszukać, czy wskazać może, co możemy zrobić, jak możemy zrobić, no bo mamy wszyscy chyba pełną świadomość, że finansowanie kampanii wyborczej jest bardzo newralgicznym punktem i takim punktem chyba najbardziej niestety szkodzącym uczciwości procesu wyborczego, całego procesu wyborczego. Jak zapewne Państwo wiecie, jest to nasze kolejne spotkanie z cyklu przyglądania się procesowi wyborczemu. Już zapraszamy na kolejne pierwsze piątki miesiąca, na kolejne tematy i o roli sądów w procesie wyborczym i też o kampaniach, o mediach. To oczywiście na bieżąco będziemy informowali. Żeby nie zabierać czasu, bardzo proszę, nie wiem, czy Państwo ustalili, kto z Państwa pierwszy? Profesorze, bardzo proszę. Doktorze, przede wszystkim bardzo chciałem podziękować Fundacji Batorego. To jest przyjemność być w tej sali. Ja jestem zawsze, jak w Polsce rozmawiamy o korupcji politycznej, o finansowaniu polityki, to ta sala ma dla mnie takie miejsce historyczne, bo tutaj właśnie się odbywały najciekawsze, najważniejsze dyskusje, między innymi nasz monitoring wyborów 2005 roku, więc naprawdę bardzo dziękuję Fundacji Batorego za zaproszenie. Dziękuję też przyjaciołom, Anno, Grzegorzu, wszystkim za komentarze do mojej pierwszej wersji i faktycznie byłbym wdzięczny za jakieś tam dalsze rekomendacje, uwagi dotyczące tekstu. Proszę Państwa, ja nie będę wchodził w szczegóły, dlatego że myślę, że moje największe doświadczenie jako osoby, która przez 10 lat była dyrektorem Departamentu Demokratyzacji, wcześniej pracowałem dla takiej dużej amerykańskiej fundacji IFES. Ja się kwestiami finansowania polityki zajmuję od 25 lat i mam doświadczenia z ponad 50 krajów, gdzie uczestniczyłem w procesie tworzenia prawa, regulowania, szkolenia, regulatorów. I ja ten tekst poczyniłem, patrząc na to z takiej właściwie z lotu helikoptera, na te wydarzenia, które mają miejsce w Europie Środkowej, które mają miejsce w Europie. I podzieliłem się z Państwem moimi obawami. Przepraszam, jeżeli tekst jest pesymistyczny, ale obiecuję, że pod koniec postaramy się porozmawiać o rekomendacjach, które będą optymistyczne. I też parafrazując wybitnego brytyjskiego filozofa Lorda Actona, power, władza korumpuje, PowerPoint korumpuje absolutnie. Ja nie mam PowerPointa, żeby Państwa nie korumpować, więc formuła dyskusji. Zacząłbym od tego, że wydaje mi się, że wszyscy się zgadzamy w tej kwestii, że nastąpiła zmiana paradygmatu. Do tej pory analizowaliśmy kwestię finansowania polityki z punktu widzenia demokratyzacji. To, co obserwujemy od 2010-2012, w Polsce od 2015, no, jest zmiana trendu z demokratyzacji na autokratyzację. To będzie miało i ma olbrzymi wpływ na to, jak patrzymy na kwestie finansowania polityki, jakimi problemami się zajmujemy. Nadal te wszystkie kwestie dotyczące jawności finansowania polityki, korupcji politycznej są ważne, ale pojawiają się nam nowe wyzwania, toksyczna polaryzacja, zawłaszczanie państwa przez partie rządzące i myślę, że te problemy zupełnie inaczej, należy na nie inaczej patrzeć. Ja zaproponowałem 6 takich kwestii podstawowych. 6 pomijam ze względu na czas i na to, że ona wymaga pogłębionej analizy. Nie będę mówił o finansowaniu agitacji w internecie.
Chciałbym się skupić na takich pięciu problemach. Dlaczego one są istotne? W trakcie pracy nad tym tekstem wróciłem do wcześniejszej literatury, szczególnie Komisji Weneckiej, która zajmowała się krajami postsowieckimi, postkomunistycznymi. I Komisja Wenecka zwracała w 2009 roku uwagę, cytuję, w momencie, kiedy następuje ograniczanie pluralizmu politycznego i praworządności, systemowe nadużywanie mediów, środków publicznych, a także dochodzi do włączania się państwa w wyścig wyborczy, powodując nierówność szans jego uczestników, wówczas wybory nie mogą być uznane za rzetelne, a więc rzeczywiście demokratyczne. I ta kwestia wtrącania się państwa, naruszanie równowagi wyborczej, myślę, że jest niezmiernie istotna z punktu widzenia nie tylko finansowania wyborów, ale finansowania całej polityki. Staram się być optymistą, jeśli chodzi o nowelizację, zmiany dotyczące nowych mechanizmów, rejestrów płat i umów. Tutaj głos jak najbardziej pozytywny, widzę w tym szansę i chciałbym o tym też z Państwem porozmawiać. Te rejestry umów i wpłat, one są jeszcze bardzo ograniczone. Ta nowelizacja weszła w życie dopiero 1 lipca. Tam jak zaglądałem na strony internetowe, 7-8 partii zaczęło z tego rejestru korzystać. Więc też nie chciałbym tylko i wyłącznie mówić o kwestiach finansowania polityki pesymistycznie. Ale zagadnienie pierwsze, dla mnie najbardziej istotne. Istotne, dlatego że w przypisie 13 w moim tekście cytuję klasyka polityka byłego prezydenta Peru, generała Benavidesa, dla moich przyjaciół wszystko, dla moich wrogów prawo. I nie należy o tym zapominać, dlatego że w momencie, kiedy tworzymy bardzo restryktywne przepisy dotyczące finansowania polityki, w momencie, kiedy tworzymy bardzo silne organy nadzoru, które kryminalizują politykę, pamiętajmy o tym, że to jest broń obosieczna. To może być też użyte jako broń przeciwko swoim politykom, przeciwnikom politycznym. I tutaj Państwu pokazuję moje obawy, mówię, podkreślam, obawy dotyczące roli, jaką może odgrywać prokuratura. I tutaj cytuję znowu zarówno GRECO, jak i Komisję Wenecką. Komisja Wenecka zauważyła, że system o tak szerokich i niekontrolowanych uprawnieniach prokuratora generalnego jest nie do przyjęcia w praworządnym państwie prawa, ponieważ stwarza pole do arbitralności. I więc moje obawy dotyczące, zresztą wynikające też z raportów GRECO, Komisji Weneckiej, dotyczące CBA, dotyczące prokuratury. Mam też obawy dotyczące, nie uważam, żeby to była reforma, która poszła w dobrym kierunku, do zmian w PKW. Szczegółowo je opisuję. Moim zdaniem niezależność PKW została ograniczona poprzez pozbawienie członków PKW ochrony kadencji, ale przede wszystkim zmianę struktury PKW. Ten element sędziowski był niezmiernie ważny. Może sobie nie zdajemy sprawy z tego, ale PKW przez dekady, przez lata była uważana jako przykład najlepszej komisji wyborczej w Europie. Miała bardzo dobrą renomę. Były wpadki z systemami informacyjnymi przy okazji wyborów samorządowych, ale naprawdę z punktu widzenia ostatnich 30 lat Państwa Komisja Wyborcza wypracowała sobie bardzo dobrą reputację. Obawiam się, miałem okazję pracować w Stanach Zjednoczonych z Federalną Komisją Wyborczą. Myślę, że będzie nasza PKW miała dużo problemów podobnych do tych, jakie ma Federalna Komisja Wyborcza. Upolitycznienie takiego organu zajmującego się kontrolowaniem finansów politycznych może doprowadzać do tego, że przedstawiciele partii będą reprezentowali swoje partie, będą sędziami we własnej sprawie albo będą wykorzystywani do ataków na partie opozycyjne. Kolejną rzeczą, która jest bardzo istotna i starałem się Państwu na to zwrócić uwagę, jest, nie przypuszczałem, że niezależność sądownictwa będzie tak fundamentalną kwestią, jeśli chodzi o finansowanie polityki. Jeżeli spojrzymy na sprawy, które są w chwili obecnej przed Trybunałem Konstytucyjnym, na ostatnia skarga nadzwyczajna, którą wniósł Rzecznik Praw Obywatelskich, a szczególnie te sprawy, które w tej chwili są przed Trybunałem Konstytucyjnym, proszę Państwa, jeżeli Trybunał Konstytucyjny by uznał obowiązujące przepisy za zgodne z Konstytucją, a Sąd Najwyższy podtrzymałby poprzednie decyzje PKW, to partie opozycyjne według moich takich bardzo wstępnych, robionych późno nocą wyliczeń, musiałyby oddać około 40 milionów złotych. To by spowodowało największe trzęsienie ziemi, jakie ja kiedykolwiek widziałem w finansach politycznych w Polsce. To nawet nie ma tego co porównywać z tym, jak PSL stracił pieniądze na początku 2000 roku. To by spowodowało, nawet sam Sąd Najwyższy stwierdził,
Pozbawienie partii politycznej subwencji na okres 3 lat de facto skutkuje jej marginalizacją, a tym samym prowadzi do faktycznej likwidacji. To sobie Państwo wyobraźcie, co by było, gdyby te partie nie dość, że straciły te wszystkie pieniądze, jeszcze musiałyby zwrócić te subwencje, które by otrzymały. Ale to jest, tak jak mówię, hipotetyczne, poczekajmy na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Zagadnienie drugie, doskonale Państwu znane, finansowanie wyborów przez podmioty trzecie. Mówimy o tym już od 15 lat. Jest to poważna luka w prawie, ale ona dzisiaj jest wykorzystywana jako sposób na obejście tych wszystkich ograniczeń i limitów wpłat, wydatków. Ja ją szczegółowo opisuję. Dlaczego ja się tą kwestią aż tak bardzo martwię? Dlatego, że przygotowałem dla takiego amerykańskiego think tanku raport dotyczący finansowania partii politycznych i wyborów przez Rosję i przez Chiny z punktu widzenia ostatnich 15 lat i jest to najpoważniejsza luka, jaką wykorzystują te reżimy autorytarne. Ci z Państwa, którzy pamiętają czasy komunizmu, to były tak zwane organizacje frontowe. W ten sposób KGB finansowało swoich zwolenników i nadal Rosja i Chiny wykorzystują podmioty trzecie, organizacje trzecie do finansowania polityki. Na to że kwestia też zwróciła uwagę OBWE w raporcie dotyczącym Niemiec. Jest to bardzo często wykorzystywany kanał finansowania w Wielkiej Brytanii, we Francji, we Włoszech. W Polsce w tej kwestii mamy szwajcarski ser, jest naprawdę więcej dziur niż sera. Można bardzo łatwo olbrzymie pieniądze przepychać przez te organizacje trzecie. I to jest kwestia bezpieczeństwa państwa, dlatego ja ją pokazałem jako kwestię fundamentalną. Kwestią związaną z zawłaszczaniem państwa jest zagadnienie trzecie, nadużywanie środków publicznych. Pani Grażyna Kopińska, ja od wielu, wielu lat widzieliśmy to. To nie jest coś, co się pojawiło wczoraj. Moje pierwsze raporty dla ISP pod końca 90. pokazywały zawłaszczanie spółek Skarbu Państwa. Ci z Państwa, którzy pamiętają aferę Trójkąta Buchacza, tych innych afer z początku lat 90., to w naszej polskiej polityce istnieje. Ja to pisałem szczegółowo w mojej książce w 2005 roku, w jaki sposób PZPR tworzyło te struktury pod koniec lat 80. I tam to zostało. Ten zawłaszczanie państwa poprzez kontrolowane spółki zawsze istniało, ale ten proces się nasila. Jest niezgodny ze standardami międzynarodowymi. I zarówno OECD, jak i Rady Europy, OBWE. Wiele organizacji na to zwraca uwagę. Jest to element najczęstszej krytyki przy okazji raportów OBWE dotyczących wyborów. Ja go szczegółowo opisuję i dla mnie jest to kwestia fundamentalna. Zagadnienie czwarte, prekampania wyborcza, bardzo dobrze opisane w poprzednich raportach Fundacji Batorego. Przy okazji pisania tego tekstu zaskoczyła mnie odpowiedź, jaką otrzymał Rzecznik Praw Obywatelskich z Senackiej Komisji Praw Człowieka, w której wskazano, utrzymywanie obecnego stanu prawnego pozostawiającego partyjne wydatki propagandowe poza jakąkolwiek reglamentacją, choćby ewidencyjno-sprawozdawczą, jest przemyślaną i świadomą decyzją ustawodawcy. Więc system mamy totalnie rozmontowany pod tym względem. Poprzedniej kadencji Senat. Tak, poprzedniej kadencji Senat. Dziękuję, Grażyno. To jest ważne. Kontekst polityczny tutaj jest ważny. Mój czas już się zbliża do końca, więc tak. Zagadnienie piąte, proszę Państwa, no to jest połączone z zawłaszczaniem państwa. Kwestia neutralności mediów publicznych, doskonałe badania profesora Tadeusza Kowalskiego pokazujące, jak w ciągu ostatnich paru lat są przesuwane pieniądze spółek Skarbu Państwa do określonych mediów. Znowu, raport Fundacji Batorego dotyczący finansowania partii i wyborów jest bardzo ważny, dlatego że pokazuje, że w przypadku większości komitetów wyborczych koszty obejmujące komunikację medialną, masową, stanowią największą część wydatków. To jest między 60 a 79%. Więc media cały czas odgrywają olbrzymią rolę. I teraz jeżeli, opisuję te badania profesora Kowalskiego, ale jeżeli Państwo zwrócicie uwagę, jakie środki są przekazywane do sprzyjających danej opcji politycznych mediów, to sama telewizja publiczna w ciągu ostatnich 7 lat, jeśli chodzi tylko o środki publiczne przekazywane ze spółek Skarbu Państwa do finansowania telewizji, dostała środki, dodatkowe środki, które przekroczyły 10 miliardów złotych. Trzeba mieć świadomość, to jest nie tylko ta refundacja i abonament, ale to są olbrzymie koszty reklamowe. Szczegółowo opisuję, jak są finansowane, jakie gazety, jakie media.
to wszystko trzeba po prostu brać pod uwagę, jak mówimy o finansowaniu polityki. Podsumowując, została mi minutka. Proszę Państwa, ja wskazałem na te problemy systemowe, dlatego że faktycznie mimo tych wyzwań z końcówki lat 90. udało nam się stworzyć system, który był relatywnie transparentny, udało nam się wprowadzić czyste pieniądze do polityki, finansowanie publiczne, to są olbrzymie sukcesy. Nie udało nam się rozwiązać kwestii nadużywania spółek Skarbu Państwa. Te problemy się nasiliły. Mamy do czynienia z brakiem niezależnej kontroli i to wszystko przy odchodzeniu od demokracji, przy ekspansji tych reżimów hybrydowych powinno nas bardzo uczulić na kwestii finansowania polityki. No, to jest kwestia, która moim zdaniem będzie miała fundamentalne znaczenie dla pluralizmu politycznego, dla jakości wyborów. Ja wskazałem na 6 kwestii, gdzie możemy ten system zreformować. Na pewno i to, co dzisiaj robimy, wzmacnianie zaplecza eksperckiego, przygotowanie wielopoziomowej, bardzo merytorycznej obserwacji wyborów 2003-2004, ale trzeba nam przede wszystkim wypracować nowe strategiczne podejście. Te metody, z których pani Kopińska i ja korzystaliśmy przez ostatnie 20 lat, one się nie sprawdzają w tych nowych realiach politycznych. Musimy wypracować nowe modele monitorujące, powiązanie tego z programami dotyczącymi korupcji antykorupcyjnych, szczególnie spółek Skarbu Państwa. I to, co ja uważam za kluczowe, to jest tak, wzmocnienie też mediów dziennikarstwa śledczego zajmującego się finansowaniem polityki, korupcji politycznej i 6, może najbardziej kontrowersyjny punkt. Musimy wrócić do metod, jakie stosowaliśmy w latach 90. Trzeba naszym przyjaciołom z organizacji międzynarodowych, społeczności międzynarodowych zwrócić uwagę na wyzwania, jakie stoją przed demokracją w Polsce i prawdopodobnie wrócić do mechanizmów wspierania tych organizacji i finansowania działań prodemokracyjnych, proedukacyjnych w Polsce, tak jak w latach 90. I ostatni element, patrząc na moje doświadczenia z wielu krajów przechodzących właśnie przez tą transformację, olbrzymim czynnikiem jest silnik obywatelski, wzmacnianie ruchów obywatelskich. Miałem okazję pracować w Ukrainie, w Armenii, w Filipinach, w Tunezji. Może dojść do sytuacji takiej, że to wyborcy, obywatele będą musieli walczyć o jakość demokracji na ulicy i trzeba ten scenariusz brać pod uwagę. Dlatego, że edukacja obywatelska w tych krajach doprowadziła do protestów obywatelskich. Wyborcom trzeba uświadomić, że wybory można ukraść. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję. Pan doktor Walecki mówił, że będzie optymistycznie, jakoś nie słyszałam. Jeśli pozwolicie Państwo, ja przyjęłam taką dość skrótową formułę, żeby nie tracić na to czasu, bo rozumiem, że wszyscy po pierwsze przeczytali i zaproszenie, mieli możliwość zapoznania się z tekstem, ale przede wszystkim jesteśmy w gronie ekspertów, więc pewne skróty sobie możemy chyba tutaj na pewne skróty pozwolić. Pani Grażyno. Dziękuję bardzo. W tekście Marcina, który został nam wcześniej przesłany, zwróciłam uwagę przede wszystkim na to, że mówisz o tym, że zasadniczą sprawą do przeprowadzenia wolnych i właściwie przeprowadzonych wyborów to jest zapewnienie równości szans komitetom i kandydatom. I chciałam zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę to nigdy takiej równości szans nie było. Zawsze władza, czy to władza lokalna, czy to władza centralna, była w sytuacji uprzywilejowanej. Niestety w tej chwili sytuacja polityczna, w której żyjemy, doprowadziła do tego, że to uprzywilejowanie jest jeszcze większe. Zawłaszczenie większości instytucji publicznych przez jeden obóz polityczny tę nierówność potęguje, a do tego upolitycznienie instytucji głównie kontrolnych, takich jak PKW, CBA, prokuratura, czy nawet częściowo sądy, osłabia wiarę w to, że jakakolwiek kontrola jest sensowna. Poza tym w ostatnich latach wprowadzono takie przepisy, takie zmiany w kodeksie wyborczym, że mogę powiedzieć, że w tej chwili właściwie wszystko jest dozwolone. 2 przykłady. Marcin mówił o tym, jak ważny jest problem związany z finansowaniem wyborów przez podmioty trzecie.
Obecnie możliwe jest zgodnie z prawem nie tylko prowadzenie agitacji wyborczej nierozliczanej w sprawozdaniu przez każdego wyborcę, ale zgodnie z artykułem 132 paragraf 5 kodeksu wyborczego komitetom wyborczym wolno przyjmować korzyści majątkowe o charakterze niepieniężnym polegające na nieodpłatnym rozpowszechnianiu plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne, pomocy w pracach biurowych udzielanej przez osoby fizyczne, wykorzystywaniu przedmiotów i urządzeń, w tym pojazdów mechanicznych udostępnianych nieodpłatnie przez osoby fizyczne, nieodpłatnym udostępnianiu miejsc na ekspozycję materiałów wyborczych przez osoby fizyczne nieprowadzające działalności gospodarczej w zakresie reklamy. To osoby fizyczne, w zasadzie osoba fizyczna może prowadzić pełną kampanię wyborczą dla każdego kandydata, a są jeszcze osoby prawne. I tutaj o osobach prawnych nie będę mówiła, ponieważ jest to szeroko omówione w tekście, który dostaliśmy pana Marcina Waleckiego, ale przypomnę tylko o kampaniach politycznych prowadzonych przez Polską Fundację Narodową, czy z drugiej strony spontaniczny sztab obywatelski. I pytanie, czy możemy wierzyć w to, że w tej kampanii, która przed nami, podobnych kampanii nie będzie, a może nawet więcej. Podobnie, jeśli chodzi o nadużywanie środków publicznych. Do tej pory klasycznie byliśmy przyzwyczajeni do tego, że przed każdymi wyborami kandydaci, zwłaszcza ci, którzy wtedy zajmowali pozycje polityczne, otwierali różne inwestycje, które akurat w tym momencie musiały się kończyć. Od niedawna mamy też do czynienia z przyznawaniem grantów i dotacji dla terenów, gmin, instytucji, co do których można liczyć, że ich członkowie, ich mieszkańcy zagłosują na tą lub inną partię. Ale to wszystko niestety jest w tej chwili zgodne z prawem. Możemy je potępiać, możemy piętnować, możemy nazwać je metodami nie fair, czy też nawet korupcją polityczną. Niemniej jest to zgodne z prawem. Ale od ostatnich zmian w kodeksie wyborczym, zgodne z prawem wykorzystywanie na cele prowadzenia kampanii wyborczej jest również wykorzystywanie majątku tychże partii. To jest zmiana w artykule 133 paragraf 1, gdzie Komitet Wyborczy Partii Politycznej oraz Koalicyjny Komitet Wyborczy może nieodpłatnie korzystać w czasie kampanii wyborczej z lokali partii politycznej, jak również ze sprzętu biurowego. Właściwie to za problem. Wszystkie nasze koszty mogą iść w koszty działalności partii. Majątek partii, jak wiemy z licznych badań i opracowań, w większości, ponad 90% pochodzi z dotacji i subwencji państwowych. Są to więc pieniądze publiczne. Korzystanie, usankcjonowane korzystanie z majątku partii jest moim zdaniem wykorzystywaniem pieniędzy publicznych. Na marginesie dodam, że w kolejnych paragrafach tegoż artykułu zezwala się, żeby Komitet Wyborczy Wyborców korzystał nieodpłatnie z lokalu osoby wchodzącej w skład Komitetu Wyborczego, również ze sprzętu biurowego tejże osoby, a z kolei Komitet Wyborczy Organizacji może nieodpłatnie korzystać z lokalu organizacji, jak i ze sprzętu tejże organizacji. Tutaj już może nie tyle jest to korzystanie z funduszy publicznych, co finansowanie wyborów przez podmioty trzecie. W związku z tym, że przed nami nie tylko wybory parlamentarne, ale również wybory samorządowe, chciałam zwrócić uwagę na wnioski, które płyną z niedawnego raportu Watchdog Polska, którego szefa mam tutaj po prawej ręce. To oni prowadzili analizę przejrzystości spółek samorządowych i odpowiedziało na ich spółek komunalnych. Na ich pytania odpowiedziało 768 spółek. I z tego badania wynika, że większość
że ponad połowa tych spółek w roku 2019 przyznawała dotacje, darowizny i stypendia, z czego zdecydowana większość, bo 667 na 768, nie ma żadnych procedur przyznawania tychże świadczeń oraz dotacji. I w związku z tym sytuacja, którą widzimy, jest taka, że spółki państwowe, ale także samorządowe mogą w bardzo łatwy sposób wpływać, i to jest całkowicie nieprzejrzyste, na zdobywanie poparcia ewentualnych wyborców. I teraz pytanie takie, skoro jest tak źle, skoro niemal wszystko jest dozwolone, to czy ma sens monitorowanie finansowania wyborów? Moja odpowiedź oczywiście jest tak. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że istnieją jednak pewne ograniczenia, na przykład taki jak limit wydatków wyborczych. A z doświadczeń, o których już wspominał Marcin, wiemy, że w sytuacji, kiedy informujemy komitety wyborcze, myśmy im informowali nie tylko listami, ale również rozmowami z pełnomocnikami wyborczymi, że o tym, że prowadzony jest monitoring, i jeśli w czasie aktualnym przedstawia się komunikaty, przedstawia się informacje na temat tego, jak wygląda sytuacja, jakie naruszenia mają miejsce, to wtedy komitety wyborcze, kandydaci hamują się nieco z nachalnym fałszowaniem sprawozdań finansowych z przeprowadzonych kampanii. I mam przykład w wyborach 2005 roku. Jeden z kandydatów, pomimo tego, że wielokrotnie temu zaprzeczał, w końcu jednak przyznał w ostatecznym raporcie, że przekroczył limit wyborczy. Poza tym bardzo ważne jest, aby społeczeństwo, aby obywatele pokazali, że jednak nie zgadzają się na łamanie i tak naprawdę już bardzo liberalnego prawa lub na obchodzenie istniejących standardów, że są inne oczekiwania obywatela. Kolejny argument. Jeżeli nie my, obywatele, to kto? Państwowa Komisja Wyborcza, o czym była mowa, została zmieniona w kierunku, który ja również oceniam jako negatywny. Ale poza tym Państwowa Komisja Wyborcza nie ma uprawnień do prowadzenia dochodzenia łamania prawa. Nie ma również instrumentów do tego, aby takie dochodzenie prowadzić. No i na koniec coś pozytywnego. Na całe szczęście są jeszcze niezależne media i te niezależne media mogą nam sprzyjać, mogą wyniki naszych obserwacji udostępniać. Ostatnia sprawa to jak monitorować. To wszystko zależy od tego, co jest naszym celem. Czy naszym celem jest ograniczenie niewłaściwych zjawisk zachodzących w procesie finansowania kampanii wyborczych na przyszłość, czy też sytuacja taka, że chcemy zapobiec nadużyciom w tej kampanii, która nadchodzi. Jeżeli interesuje nas zmiana sytuacji na przyszłość, to wtedy w trakcie kampanii, już teraz, jeżeli w tym okresie prekampanijnym, należy prowadzić obserwacje zachowań głównych graczy, takich jak partie, rząd, kancelaria premiera. To jest bardzo ważna, spółki Skarbu Państwa, Telewizja Ogólnopolska, Internet. Po wyborach przygotować analizę wydatków tych podmiotów, sformułować rekomendacje, sformułować wnioski i rozpocząć działania rzecznicze. O tym też jest w tekście Marcina Waleckiego. Natomiast jeśli chcemy spróbować wpłynąć na to, aby w tych nadchodzących wyborach było pewne ograniczenie w nadużywaniu sytuacji uprzywilejowanej, to należałoby zbudować zespoły obserwatorów na podstawie otrzymanych danych na bieżąco. To jest niezwykle ważne. Na bieżąco publikować komunikaty, raporty cząstkowe, a nawet nasze apele do komitetów wyborczych, do kandydatów, jakiego zachowania oczekujemy. Oczywiście można spróbować jedno i drugie, z tym, że tutaj koszty są dużo większe.
Na czym proponuje się skupić, gdyby wybrać ten wariant drugi, to znaczy próbę wpłynięcia na sytuację w nadchodzących wyborach? Ja bym proponowała, wszystkiego nie zrobimy. W związku z tym proponowałabym skupić się na kampaniach politycznych finansowanych ze środków innych niż środki komitetów wyborczych, na kampanii w internecie oraz na kampanii w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych. Jeśli chodzi o kampanie polityczne finansowane ze środków innych niż środki komitetów wyborczych, to w wyborach, przy obserwacji wyborów parlamentarnych, sądzę, że wystarczyłby 2-3-osobowy zespół obserwujący i analizujący poczynania spółek Skarbu Państwa, fundacji rządowych i partyjnych, który przygotowywałby regularne komunikaty. Jeżeli chodzi o obserwację wyborów samorządowych, to myślę, że byłoby to do zrobienia wyłącznie w większych miastach, ponieważ obserwowanie tych wyborów na wszystkich szczeblach jest nie do wykonania przy obecnej sytuacji organizacji pozarządowych. Internet. Dlaczego internet? Myślę, że już większość osób zajmujących się obserwacją wyborów wie, że media społecznościowe w tej chwili odgrywają znacznie większą rolę niż outdoor, który był takim głównym miejscem wydawania finansów wyborczych jeszcze 15 lat temu. Poza tym kampania w internecie toczy się cały czas, na bieżąco, tam nie ma okresu wyborczego lub nie. Poza tym jest całkowicie niekontrolowana przez PKW. Jest to ogromne przedsięwzięcie, które wymaga przede wszystkim specjalistów do tego, którzy by przygotowali nam metodę, jaki należy przeprowadzić, ale tych specjalistów mamy. Jest chociażby Dominik Batorski, z którym współpracowaliśmy, a poza tym przesłuchałam Państwa dyskusję sprzed 2 miesięcy. Jest tam cała lista osób, które myślę, żeby pomogły nam w przygotowaniu zespołu, który taki monitoring zacząłby prowadzić już teraz szybko. Na koniec już tylko 2 słowa. Jeśli chodzi o te ogólnopolskie stacje telewizyjne, jest jednak duża część obywateli, która czerpie wiedzę z telewizji ciągle, i to nie tylko osoby starsze, ale też osoby wykluczone komunikacyjnie. W związku z tym, poza tym, takie obserwacje były prowadzone już w fundacji. Mamy metodologię. Tą metodologię warto byłoby przejrzeć, zaktualizować. Zasadniczym byłoby moim zdaniem opracowanie opartego na rzetelnych zasadach systemu kwalifikowania materiałów telewizyjnych na stronnicze i obiektywne. I tutaj należałoby też skompletować i przeszkolić zespół badaczy, a potem w trakcie trwania już samej kampanii wyborczej oglądać, archiwizować i oceniać te emitowane materiały. Na pewno ze wszystkich audycji informacyjnych, ale jeśli by się dało również z audycji publicystycznych we wszystkich ogólnopolskich telewizjach, i przygotowywać komunikaty, tak jak mówię, i to co najważniejsze, upubliczniać je. Przepraszam za przedłużenie i liczę na ciekawą dyskusję. Bardzo Państwu dziękuję. Jeśli pozwolicie, ja bym jednak została tylko przy tych kwestiach takich sensu stricte finansowania kampanii. O mediach będziemy mieć i o roli mediów i co możemy zrobić, monitorować. Będzie jedno z kolejnych seminariów. Mamy poziom meta, mamy poziom rekomendacji włącznie. Zapraszam Państwa do dyskusji. Bardzo proszę. Profesorze, proszę o włączanie mikrofonu. Powiem tylko profesor Andrzej Rychard. Dziękuję bardzo. I 3 minuty. Ja mam dużą trudność, ponieważ w moim przekonaniu tekst pana Marcina Waleckiego w ogromnym stopniu wyczerpuje całą kwestię i nie bardzo wiem, co by tutaj można było dodać. Nie czuję się specjalnym specjalistą od akurat finansowania kampanii wyborczej, raczej bym się definiował jako socjolog badający instytucje, i z tego punktu widzenia to, co uważam za najważniejsze w tym tekście, to jest zwrócenie uwagi na to, że kwestie finansowania kampanii wyborczych
są zdeterminowane przez ogólnoinstytucjonalne rozwiązania dotyczące sądownictwa, niezależności Państwowej Komisji Wyborczej, praworządności, czyli ta cała grupa czynników numer jeden, które Pan omawia. Nie można wyjąć finansów i w autokratycznym systemie zrobić finansów ok, kiedy cała reszta zostanie bez zmian. No ale dobrze, czy to znaczy, że jesteśmy obezwładnieni w ogóle tą sytuacją? No na pozór tak by wyglądało, no bo te zmiany dotyczące finansów, które zależą od ogólnego kształtu instytucji praworządności, można zmienić tylko w wyniku, można wprowadzić tylko w wyniku wyborów. A wyborów być może nie można przeprowadzić w sposób uczciwy, ponieważ jest cały ten mechanizm opisany przez pana Weleckiego. I ja mam takie pytanie, czy jest jakiś sposób, żeby wyjść z błędnego koła? No, można robić bardzo wiele konkretnych rzeczy. My w fundacji też robiliśmy przecież bardzo wiele konkretnych rzeczy. I chciałbym jakoś sam się nie poczuć zdemobilizowany przed chwilą powiedziałem. Oczywiście można robić to, co zostało przed chwilą powiedziane po głosie pana Waleckiego, co powiedziała pani Grażyna Kopińska. Natomiast co można zrobić jeszcze przed najbliższymi wyborami, aby starać się, no przynajmniej może nie tyle zatrzymać to błędne koło, ale zwolnić jego bieg po to, żeby dać szansę, żeby następne wybory mogły generalnie te fundamentalne, instytucjonalne przyczyny patologii w finansowaniu kampanii wyborczych usunąć. Ja na to pytanie odpowiedzi nie znam, ale rozumiem, że byliśmy zachęceni do stawiania pytań. W związku z tym ja takie pytanie pozwolę sobie postawić. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czyli co zrobić, żeby nie ukradli nam wyborów, jak powiedział wcześniej Marcin. Profesor Mikołaj Cześnik, bardzo proszę, Mikołaju. Bardzo dziękuję. Ja się przyłączam do tego głosu profesora Andrzeja Rycharda, że tekst jest bardzo wyczerpujący i właściwie my niewiele możemy dodać poza pewnymi, może drugorzędnymi uzupełnieniami i pytaniami, które można mieć. Wydaje mi się, że teraz nasz wysiłek powinniśmy skupić na tym, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, co powinno być tym celem. I cel jest, myślę, bardziej taktyczny, a nie strategiczny. To znaczy, żeby nam, jak mówi Ania, nie ukradziono tych nadchodzących wyborów. Co do tego, że nie jesteśmy w stanie zablokować tych wszystkich patologii, które są opisane w tekście i o których wiemy, to ja bym w ogóle nie podejmował trudu, żeby to zrobić, bo to się nie uda po prostu. To znaczy, ta maszyna już jest rozpędzona, to się już dzieje. Tam będzie tylko dolewane paliwo, żeby to działało i smarowane odpowiednie tam, co to się smaruje, tryby, po to, żeby to najsprawniej działało. Mnie jako także socjologowi jedna rzecz trochę spędza sens powiek, mianowicie kwestia tego, wszyscy przyjmujemy to takie założenie, że to jest patologia i że większość współobywateli podziela nasze zdanie, że to jest patologia. Otóż ja bym się chciał dowiedzieć, jak wielu obywateli uważa, że to jest sytuacja patologiczna. Bo my zapominamy o fakcie, że być może miliony obywateli uważają tę sytuację za absolutnie niepatologiczną, za normalną, nawet za usprawiedliwioną. Lata było tak, że, o czym zresztą Grażyna Kopińska mówiła, że, i to jest też bardzo istotna rzecz, o której należy pamiętać, rządzący zawsze byli w sytuacji uprzywilejowanej, jeśli teraz jest bardziej, no to trzeba pamiętać o wrażliwości tych, którzy widzą, że kiedyś było dużo bardziej. A dzisiaj jest, no może i niewłaściwie, ale to sprawiedliwie oddawane, no jak ktoś siał wiatr, to teraz będzie zbierał burzę. I mnie by interesowało, i myślę, że poza tym moim zainteresowaniem, ono może nie jest takie bardzo ważne z punktu widzenia tego audytorium, ale ważne być może jest, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy pokazywanie, że to jest patologia, że to jest nie fair, że to jest niewłaściwe, że to jest jednak rzecz, która jest jakoś fundamentalnie, mówię teraz o swoim prywatnym przekonaniu, ja wiem, że wybory i 2019, i 2020, i te nadchodzące najprawdopodobniej także, będą wyborami, które nie będą w pełni wolne, właściwe, no będą tam liczne
równe z punktu widzenia tych, którzy pod różnymi, z różnych powodów one nie będą równe, ale nie będą równe w taki sposób, że podmioty, które się ubiegają o, i współzawodniczą o głosy wyborców, nie będą traktowane równo i będą tacy, którzy będą mieli dużo mniej pod górkę, bym powiedział, a może nawet z górki. Więc mnie by interesowało i to byłby może jakiś wkład tych, którzy się mniej znają na kwestiach prawnych, a bardziej na przykład na badaniach społecznych. Widzę, tak, już kończę. Żeby dodać, no właśnie coś na temat tego, co obywatele o tym myślą i którzy obywatele uważają, że to jest jednak coś, co no, jest niewłaściwe. Tak jak wyprowadzanie wojska na ulicę jest niewłaściwe, tak być może oszukiwanie za pomocą Orlenu czy telewizji publicznej też jest może niewłaściwe. Jeśli będziemy mieli tę wiedzę, no to jesteśmy w stanie coś konkretniejszego później zrobić. Bez tego myślę, że będzie nam trudniej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, ale czy ja dobrze zrozumiałam, że jeżeli by się okazało, że jednak miliony wyborców uważają, nie widzą tej patologii, to znaczy, że jej nie ma albo że nic z tym nie mamy robić? Absolutnie nie, tylko wtedy poczekaj, nasze działanie... To było retoryczne, podyskutujemy no nie, zaraz. Ale to absolutnie jest nieretoryczne pytanie, więc ja chcę na nie odpowiedzieć. To tego nie implikuje, wręcz przeciwnie, to implikuje, że wtedy po prostu trzeba inaczej działać, trzeba inne narzędzia zastosować. Dziękuję. Profesor Jacek Haman. Ja może tym razem tak strategicznie, a nie taktycznie. Znaczy, jeden problem, o którym musimy pamiętać, jedna rzecz, która jest nowa, a nie kwestia powrotu do czegoś nowego, do czegoś starego. Decentralizacja działań, zwłaszcza w internecie, co oznacza, że tutaj nie ma sposobu, a w każdym razie trzeba go dopiero wymyśleć, wiecie, co można kontrolować zarówno realnie spontanicznie, pozorne spontanicznie i sterowane z zewnątrz aktywności indywidualne. To jest po prostu sytuacja nowa w porównaniu z tym, co było nie wiem, kilkanaście lat temu i tutaj żadne stare rozwiązania się nie sprawdzą. A czy jakieś nowe mamy wymyślone, no to boję się, że jest z tym ciężko. Natomiast kwestia druga już w tym momencie całkowicie strategiczna i na przyszłość. No, niestety, jeżeli są spółki Skarbu Państwa, które mogą być zawłaszczone, to będą. Jedyny sposób, żeby ten problem rozwiązać, to jest, żeby tych spółek Skarbu Państwa nie było, żeby państwa w mediach nie było, może z jakimiś minimalnymi wyjątkami, żeby w każdym razie było bardzo silnie ograniczane. I to trzeba bardzo wyraźnie mówić, że po prostu trzeba wycofywać państwo z tych sfer, których być nie powinno. Nawet nie tylko bezpośrednio z polityki, ale również tam, gdzie może być zawłaszczane. Bo kto by nie przyszedł, będzie to robił mniej albo bardziej po chamsku, ale będzie to robił. Niech nie ma czego. Bardzo dziękuję, czyli mamy również rekomendacje dużo dalej niż na najbliższy rok. Grzegorz, zapewne o korupcji, bardzo proszę, Grzegorz Makowski. Dziękuję bardzo, już sam będę pilnował swojego czasu. Więc ja pierwszą rzecz, którą chcę powiedzieć, to trochę pociągnąć myśl, którą tu profesor Haman już wypowiedział i ją podbić. To znaczy, że faktycznie państwo nam nie jest potrzebne w wielu miejscach właśnie takich jak biznes, tak to nazwę szeroko, i media. Ja się z tym zdecydowanie zgadzam, że po prostu ten system łupów po prostu należy zmniejszać. No u nas nie jest on może aż tak rozległy, jakby się mogło wydawać, ale jest w miejscach newralgicznych i jest w miejscach, w których on jest kompletnie niepotrzebny. No, na przykład są firmy, które są kontrolowane przez państwo, które się zajmują produkcją naczep albo hotelami. No, to jest kompletny absurd.
Natomiast chcę zwrócić uwagę, że no wbrew temu, co my sobie tutaj rekomendujemy, to w ostatnich latach rządów obozu PiS ten system łupów nie tylko się zmniejsza, ale się ogromnie powiększa, bo państwo wchodzi coraz bardziej w ten rynek, wykorzystuje też takie okoliczności jak pandemia, żeby wchodzić w niej jeszcze bardziej. Są tworzone nowe podmioty. Właściwie nie powinniśmy już mówić tylko o spółkach Skarbu Państwa, ale różnego rodzaju specjalnych funduszach, agencjach, fundacjach, stowarzyszeniach i tak dalej, które są w dużej mierze, jeżeli nie kontrolowane przez państwo, dlatego że są podporządkowane jakimś przepisom albo nadzorowi jakiegoś ministerstwa, to są sowicie zasilane pieniędzmi z budżetu centralnego. I to buduje cały, jak powiem, wypaczony system finansowania polityki. Ja się w sumie cieszę, że żeśmy odeszli trochę od pierwotnego, mam wrażenie, zamysłu rozmowy tylko o finansowaniu kampanii wyborczych, tylko właściwie my mówimy, zwróćmy uwagę, o finansowaniu polityki w ogóle. I wydaje mi się, że to jest, że to jest dobrze, że nam się ta debata poszerzyła. Mam jeszcze tam niecałą minutę, więc chcę tylko zwrócić uwagę na może jeszcze jedną rzecz. Tu Grażyna Kopińska pewnie mnie po głowie zbije, ale trudno, to wsadzę trochę z kij w mrowisko. W 2015 roku odbyła się podobna dyskusja, tylko wtedy jeszcze pod auspicjami prezydenta Komorowskiego na temat finansowania polityki właśnie. I tutaj obecny Marcin Walecki, moim zdaniem słusznie, zwrócił uwagę, że jakkolwiek w systemach europejskich finansowanie polityki z budżetu jest obecne wszędzie, natomiast u nas no po prostu ono jest z budżetu państwa, szeroko pojętego, no jest przywalające. I z jednej strony to dobrze, bo teoretycznie mamy instrumenty, żeby kontrolować tą transparentność. Teoretycznie to jest bardziej równość, system zapewniający większą równość w dostępie do areny politycznej. Ale z drugiej strony, zwróćmy uwagę, co się dzieje właśnie w ostatnich latach, tak naprawdę to jest iluzoryczne. Już kończę. To jest iluzoryczne. Mamy paradoks, który polega na tym, że przywiązanie do finansowania tylko publicznego tak naprawdę nie gwarantuje nam tego, co żeśmy oczekiwali, a wręcz buduje nierówności. Więc ja bym jednak się zastanowił, czy nie istnieją jakieś metody, żeby dopuścić innego rodzaju finansowanie, oczywiście pod odpowiednią kontrolą transparentności, ale które by jednak zwiększyło możliwości dostępu do sfery, znaczy do areny partyjnej, do gry politycznej, pomogłoby partiom trochę wrócić do społeczeństwa, bo one są jednak oderwane i też no, zwiększyłoby te szanse na równość w wyścigu wyborczym. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja jednak bym poprosiła, jeżeli mogę mieć taką prośbę do państwa, chcielibyśmy jednak wyjść z pewną, nie tylko z mapowaniem problemów, ale i rekomendacjami. Więc problem meta mamy zarysowany i granice, w jakich finansowania polityki się poruszamy. Niemniej poprosiłabym o zejście na finansowanie kampanii. Kolejną osobą, która się zgłosiła, był profesor Adam Gędźwił. Adamie, bardzo proszę. Dziękuję. Ja też chciałem podziękować za to opracowanie. Ono wydaje mi się bardzo kompleksowe i w porę się pojawia. Myślę, że mamy jeszcze trochę czasu na tę dyskusję nad tym, jak ten monitoring powinien wyglądać i na zastanowienie się nad problemami, z jakimi musimy się zmierzyć. Ja bym chciał do tej dyskusji dodać jeden wątek, który wydaje mi się ważny i on dodatkowo komplikuje sytuację, z którą będziemy mieli do czynienia w tym cyklu wyborczym, a mianowicie interferencje wyborów samorządowych i wyborów parlamentarnych i odmienne regulacje dotyczące finansowania kampanii wyborczej w wyborach parlamentarnych i odmienne w wyborach lokalnych. Niezależnie od tego, co zostanie ostatecznie w tej kwestii postanowione, a czasu na to postanowienie jest coraz mniej, można się spodziewać, że to będzie miało charakter szczególny i w zasadzie będziemy mieli do czynienia z jedną kampanią wyborczą, która będzie się rozgrywała jednocześnie na różnych arenach, w różnej skali i wydaje się, że monitoring też powinien być do tego dostosowany, więc na przykład ten raport dotyczący spółek komunalnych wydaje się bardzo na miejscu
i pokazuje też możliwości organizacji pozarządowych też zejścia niżej na szczeble samorządowe, w szczególności szczebel gminny, bo to tam jest ulokowane najwięcej majątku samorządowego i takich możliwości, powiedzmy, finansowych wspierania lokalnych aktorów. Myślę, że to jest też rekomendacja, żeby pomyśleć o takim monitoringu, który mógłby być również zdecentralizowany i wsparciu mediów lokalnych, o których jakby roli trochę zapomnieliśmy w miarę tego, jak one nikły, bladły i znikały z lokalnych rynków. I teraz zdajemy sobie sprawę, że jednak one odgrywały, czy nadal mają do odegrania bardzo ważną rolę. Więc myślę, chciałbym się jakoś upomnieć trochę o to, żebyśmy też pamiętali o tym, że również przez te przemiany nie da się tego procesu z monitoringu scentralizować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Marcin Waszak, bardzo proszę, Marcin. Dzień dobry Państwu. No ja postaram się wyjść naprzeciwko tym oczekiwaniom, żeby jednak dążyć, czy kierować nasze myśli w kierunku rekomendacji. Oczywiście diagnoza pana doktora Waleckiego jest w punkt i nie mam zamiaru z nią nawet polemizować, natomiast mam kilka uwag i wątpliwości co do samych rekomendacji, bo czytając je, pierwsze pytanie, które sobie zadałem, to do kogo one są kierowane, kto jest adresatem tych rekomendacji i no, wychodzi mi, że adresatem rekomendacji są przede wszystkim właśnie organizacje społeczne, które byłyby zdolne przeprowadzić monitoring finansów, ewentualnie media, dziennikarze, śledczy. Nie ma wśród adresatów ani szeroko rozumianego państwa, ani prawodawcy. Trochę mi tego brakuje. Ja rozumiem, że wymowa tekstu jest taka, że w obecnym układzie władzy nie ma co liczyć na reformy projawnościowe czy zwiększające rozliczalność w obszarze finansowania komitetów wyborczych. Chociaż jakby ostatnie wprowadzenie rejestru umów i wpłat trochę temu przeczy, ale wydaje mi się, że takie rekomendacje warto również tutaj zawrzeć, choćby mając na myśli, że ten układ władzy może się w przyszłej kadencji zmienić. Jeśli mowa o monitoringu, wydaje mi się, że tutaj też można pójść głębiej, ponieważ jest na was sali kilka osób, które mają doświadczenie przy tego rodzaju monitoringach finansowania właśnie kampanii wyborczych. I wszyscy oni wiedzą, jaka to jest ciężka praca, jaka to jest mozolna i benedyktyńska praca, żeby te finanse prześwietlać w warunkach, kiedy ciągle jesteśmy, mam wrażenie, w epoce analogowej, jeśli chodzi o udostępnianie finansów partii politycznych. Ciągle dominuje właśnie kultura skanu tych danych na temat wpłat, na temat wydatków. Nie da się w żaden szybki, sprawny sposób zebrać w jednym miejscu, nie da się ich wyporządkować, pofiltrować. Nikt jakby też tej pracy nie podejmuje, również niestety organy wyborcze, żeby zrobić coś ponad to. Stąd uważam, że warto się zastanowić nad takimi instrumentami, które by taki monitoring ułatwiały. I ostatnia kwestia jest taka, wydaje mi się, że adresatem rekomendacji powinny być też przyszłe komitety wyborcze startujące w kolejnych wyborach. Dlatego, że nawet jeżeli nie mamy co liczyć na żadne ustawy czy nowelizacje kodeksu wyborczego, które wprowadziłyby przez nas pożądane zmiany, to jednak można zastanowić się przynajmniej nad standardami, które były w sferze jakichś dobrych praktyk. Tym bardziej właśnie skierowanych do obozu demokratycznego. Jeżeli obóz demokratyczny chce być jakby demokratyczny tylko z nazwy, to powinien też wykazać, że może robić coś więcej w gestii właśnie finansowania. Nie wiem, udostępniać te dane bardziej szczegółowo, szybciej, w bardziej przystępny sposób, lepiej komunikować się z mediami, jeśli chodzi o finansowanie kampanii. Wydaje mi się, że można do tego partie opozycyjne, przynajmniej partie opozycyjne, przymusić w nadchodzących wyborach. Dziękuję. Nie wiem, czy przymusić, ale na pewno zachęcać i wpływać, tak? Marcinie, zgłaszałeś się? Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Róża Rzeplińska. Dziękuję bardzo. Słuchajcie mnie? Nie wiem. Dzień dobry, ja może zacznę od anegdoty. Mój kolega, bliski, wysoko postawiony funkcjonariusz partii rządzącej, zawsze mi mówi, że
dopóki strona, organizacje społeczne czy społeczeństwo obywatelskie nie znajdzie sposobów i mechanizmów na skuteczną kontrolę i nękanie partii władzy, to władza się nie zatrzyma i na razie takich sytuacji nie widzi, jest szczęśliwy z tego powodu, ale wobec tego my musimy się wziąć do pracy. Ja mam, podzieliłam to na takie trzy punkty: monitoring, nękanie i kampania. W tej pierwszej części wydaje mi się, że no, powinniśmy się podzielić tym, co i w jaki sposób można monitorować od dzisiaj do wyborów, czyli przez te pewnie 14 miesięcy. I czemu ma to służyć, bo na co ten monitoring ma się przełożyć, na jaki rodzaj nękania. Specjalnie użyłam takiego sformułowania, które może nie jest zbyt parlamentarne, ale myślę o tym, że nawet przy sytuacji, w której prokuratura jest przejęta, składanie doniesień do prokuratury albo różnego rodzaju zapytań do różnego rodzaju instytucji, które powinny się danymi kwestiami zajmować, a następnie w ramach kampanii nagłaśnianie tego, trochę to jest tak, jak żeśmy mieli pretensje przez lata do opozycji, że nic nie robi. Dzisiaj pewnie mamy tej pretensji trochę mniej, ponieważ widzimy, że jednak niektórzy posłowie zajmują się nawet przy tym ograniczonym prawie, które mają pełniąc mandat, prawda? Bo mają generalnie ograniczone możliwości mandatowe, ale mimo wszystko próbują wycisnąć ten mandat jak cytrynę i jednak pewne działania podejmują. I być może my powinniśmy zrobić tak samo, a przestać się oglądać na innych. To znaczy, po pierwsze, podzielić się tym monitoringiem, a po drugie wymyśleć, zaplanować to, w jaki sposób kampanijnie będziemy o tym informować, mając na uwadze to, że to nie dotrze do tych 20%, które są najważniejsze dla Prawa i Sprawiedliwości. To ma dotrzeć do tych, którzy nie rozumieją, którzy nie zagłosują na partię władzy, ale nadal nie rozumieją, na czym polega państwo, niezależność instytucji, jak te instytucje się muszą od siebie uniezależniać nawzajem. Dlatego, że to nie jest wiedza tylko, która ma trafić do widzów TVP, bo ona i tak do nich nie trafi. Absolutnie nie jestem za tym, że należy ich zostawiać samych sobie, jakkolwiek tylko przypomnę, że to nie chodzi tylko o widzów TVP, ale również czytelników gazet sprzedanych przez Polska Pressę oraz słuchaczy Polskiego Radia, którzy, nie wiem, czy państwo czasem słuchają, ja czasem słucham, którzy dostają zupełnie innego rodzaju informacji. Ona może nie jest podana tak bezpośrednio jak w TVP, natomiast w taki bardzo miękki sposób uspokajający, nie mówiąc już o Radiu Maria, które no z powrotem przystępuje do pewnego rodzaju ataku, ale chodzi mi o media publiczne, a konkretnie o radio. Myślę o tym, że trzeba wymyśleć inny sposób, w jaki sposób dotrzeć do osób, które w dużej mierze będą w wieku emerytalnym, zaczną być ze względu na inflację beneficjentami różnego rodzaju świadczeń i gdzieś wejdą w trochę inny obieg informacyjny, również na poziomie samorządów. I teraz mam duży problem z tym, co mówię, bo absolutnie nie należy się blatać, że tak powiem, z samorządowcami, z tego powodu też, że oni też są politykami i też startują w wyborach. I to jest jakby... To jest problem, który mamy, prawda? Na ile mamy być niezależni, a na ile mamy próbować jednak współpracować z jakimś poziomem władzy z tego powodu, że dzięki temu możemy dotrzeć z informacją do obywateli. To jest dylemat, przed którym stoimy, ale siłą rzeczy być może te samorządy, które będą musiały zająć się osobami, które będą w większej relacji z osobami, które oglądają najczęściej TVP, być może są tym miejscem, gdzie można przekazać jakiś rodzaj informacji. Dobrze, i poproszę konkluzję. Kończę konkluzja. Pytanie moje jest takie, co dzisiaj do wyborów można zaskarżyć, co zgłosić do prokuratury, w jaki sposób spracować z akcjonariuszami spółek Skarbu Państwa, to znaczy, żeby oni zadawali pytania, na co są wydawane pieniądze ze spółek Skarbu Państwa. Nie wszyscy akcjonariusze głosują na partię rządzącą i nie każdy ma świadomość, że będzie finansował przysłowiową ławeczkę. Tak, ale generalnie to jest tak, że można dotrzeć też, to jest moje pytanie,
Pytanie do organizacji pozarządowych. Jakie otrzymały dotacje? Tutaj żeśmy zrobili wspólnie z Grzegorzem Makowskim takie badanie dotyczące finansowania organizacji przez Narodowy Instytut Wolności i stamtąd pewne rzeczy nam wynikają, ale teraz na skutek pana opracowania myślę, że też będziemy mogli zadać sobie pytanie, na ile w tych okręgach, które są takie swingujące, czyli czasami przechodziły z jednej partii do drugiej, na ile tam jest więcej finansowania również do organizacji, bo siłą rzeczy chodzi o to, żeby wesprzeć komitet władzy na etapie wyborów i to jest pewnie pytanie, które sobie zadamy z kolegą. Kolejną rzeczą są prace dyplomatyczne, tak bym ją nazwała, to znaczy spotkania z przedstawicielami mediów społecznościowych, Facebooka i Google'a przede wszystkim w Polsce i rozmowa na temat tego, na ile mechanizmy, które są zastosowane w Stanach Zjednoczonych przy świadomości tego, na ile media społecznościowe doprowadzają, czy też platformy umożliwiają manipulacje, co my mamy zrobić w Polsce w związku z tym, na ile oni biorą za to odpowiedzialność. Sam fakt, że posadzi się ich do tego stołu i zacznie się o tym rozmawiać, generalnie trzeba to wymyślić, jak to zrobić. I ostatnia rzecz zupełnie, wydaje mi się, że do zespołów monitoringowych trzeba byłoby włączyć prawników oraz osoby z Krajowej Administracji Skarbowej, czyli te, które zostały wyrzucone z pracy po reformie, która była jedną z pierwszych reform Prawa i Sprawiedliwości prowadzoną przez Łukasza Schreibera. Tam jest dużo osób, które wiedzą... Róża, za dużo wątków. Mówiosów. Po prostu sobie wypisałam. To jest chyba to. I ostatnia rzecz zupełnie. Znaczy uważam tylko, że należy włączyć tych audytorów, a zupełnie najostatniejsza rzecz to w kampanii należy włączyć oczywiście media, to znaczy pójście z informacją bardzo prostą do mediów, bo to, co spytałeś, Mikołaj, dziennikarze sobie z tej sprawy nie zdają, to oni nie wiedzą, w jaki sposób tę informację przekazać. I ostatnia rzecz to jest praca w terenie z siecią organizacji, które są gotowe do tego, żeby organizować spotkania z aktywistami, którzy chcą tę wiedzę posiąść, ponieważ nie rozumieją dokładnie tego, o czym my tutaj mówimy. Jest im to po prostu potrzebne, więc ta sieć jest. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Trzeba zrobić z tego też hierarchię ważności i też co jesteśmy w stanie, a czego nie, prawda? I jak można zrezygnować, z czego można, a z czego nie wolno zrezygnować. Piotrze, profesor Piotr Uziębło, bardzo proszę. Dziękuję bardzo za zaproszenie, za możliwość wysłuchania i przeczytania raportu. I tutaj ja bym wrócił jednak do kwestii prawnych, no nie ukrywam, że na nim się najlepiej znam. I moim zdaniem najważniejszą rzeczą, która się wydarzyła w ostatnich latach, był nie to, co się wydarzyło, ten rejestr umów i wpłat, bo on jest pewną rzeczą pozytywną, ale to jest taki jeden krok do przodu, parę do tyłu. I najważniejsze było to, o czym mówiła pani Grażyna Kopińska, czyli te zmiany z 2018 roku, bo moim zdaniem one zdemolowały w ogóle cały system kontroli finansów politycznych, dlatego że dzisiaj w zasadzie wszystkie ograniczenia finansowe można obejść. I tym samym limity wydatków, które i tak nie były przestrzegane przez komitety wyborcze, te wydatki były zaniżane, no, chociażby wykazywanie, że kupiło się billboard na miesiąc za 5 zł, no to były rzeczy absurdalne, ale to, co mamy w tej chwili, to w zasadzie pozostawia całą szarą sferę finansowania polityki, która będzie wykorzystywana. I to będzie wykorzystywana moim zdaniem w bardzo prosty sposób, poprzez to, co już widzimy w kontekście wpłat. Osoby dostają różne miejsca w spółkach Skarbu Państwa, w zamian za to wpłacają na kampanię wyborczą poszczególnych komitetów, tylko że teraz to będzie wykorzystywane jeszcze w ten sposób, że one będą świadczyć usługi różnego rodzaju, czy udostępniać miejsca na billboardy, plakaty na rzecz komitetów i to pozostanie poza sferą kontroli. Więc jeśli patrzymy na kwestię monitoringu wyborów, no to trzeba znaleźć mechanizm, moim zdaniem, który by pozwalał na ocenę rzeczywistego wpływu tych regulacji na samą sposób prowadzenia kampanii wyborczej. Bo moim zdaniem to może być ten element, który podwyższy realne wydatki na kampanię wyborczą w sposób, nawet no, trudno mi szacować, ale to może być nie o kilkadziesiąt procent, a nawet o 100%, bo te wydatki mogą być w łatwy sposób oszukiwane. No i jeśli nie będziemy mieli po pierwsze transparentności kontroli wydatków komitetów wyborczych, która no, zawsze trochę kulała, tutaj patrzę na pana doktora Gąsiora, ale to nie dlatego, że PKW źle to robi, znaczy dokładnie Krajowe Biuro Wyborcze, ale dlatego, że te mechanizmy, którymi dysponowało KBW, były słabe, natomiast dzisiaj będą w zasadzie zupełnie bezzębne, powodując sytuację, w której
ci, którzy mają wpływ na obsady stanowisk w spółkach Skarbu Państwa, będą de facto mogli wykorzystywać to w celach politycznych, co było już wykorzystywane, ale w skali mniejszej. Teraz moim zdaniem będzie to skala ogromna. I tutaj receptą też nie jest jednak to, co mówili pan profesor i tutaj pan profesor Makowski o tym, że odejście od roli państwa, bo może być wariant węgierski, że po prostu przyjaźni biznesmeni będą dalej te ugrupowania wspierać. Więc musimy stworzyć system monitoringu. Już na zakończenie jedna ważna rzecz. My w Polsce nigdy nie podjęliśmy poważnej dyskusji na temat konsekwencji politycznych naruszania dyscypliny finansowania kampanii wyborczej. Pojawiały się pewne artykuły, no tutaj chociażby Ludwik Dorn taki postulat zgłosił gdzieś tam jako outsider taki polityczny, ale to jest rzecz ważna. Ktoś, kto przekracza wydatki, powinien ponosić konsekwencje polityczne. Albo w postaci utraty mandatów, co chociażby w takich państwach jak Belgia czy Holandia się dzieje, albo w postaci nie tylko sankcji finansowych, bo dzisiaj na przykład w wyborach samorządowych, jak ktoś ma zarezerwowane znacząco wyższe środki, to nawet ta kara finansowa dla niego nie jest dotkliwa, bo i tak zyskuje przewagę nad konkurencją. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ta korupcja polityczna chyba jest najbardziej takim pilna do próby monitorowania, a rozliczanie za przekroczenie budżetu to chyba nam długo nie grozi. Panie senatorze, bardzo proszę. Jako poseł bardziej może, bo jako poseł w 2005 roku zostałem namówiony do podjęcia próby kodyfikacji wszystkich ordynacji wyborczych, które w Polsce wówczas obowiązywały. Podjąłem się tego zadania. Oczywiście nie byłem w stanie tego sam zrobić. Do dzisiaj bardzo, bardzo cenię i wspominam dobrze współpracę z panem Kazimierzem Czaplickim, moim zdaniem najwybitniejszym znawcą prawa wyborczego, nie tylko polskiego. I tu zgadzam się z panem doktorem. Wówczas Państwowa Komisja Wyborcza miała opinię jednej z tych najlepszych, jeżeli nie najlepszej Komisji Wyborczej w Europie. Zmarnowano to w jakimś sensie. Szkoda mi akurat pana Kazimierza Czaplickiego, te nieszczęsne wybory samorządowe. Moim zdaniem dał się namówić na drogę, która byłaby z wyjścia, bo PKW nie była przygotowana na ten sposób liczenia głosów, no ale to było. Proszę państwa, ja 2 lata przygotowywałem się do opracowania projektu. 2 lata konsultacji, spotkań, również u Batorego zresztą parukrotnie. Są tutaj wspólnicy moich ówczesnych rozmów. Później przez 2,5 roku pracowaliśmy w Sejmie wspólnie, wszystkie kluby parlamentarne, dokonując analizy każdego szczegółowego zapisu, każdego szczegółowego przepisu. Skutek był taki, że w 2011 roku Sejm w trzecim czytaniu głosował ustawę Kodeks Wyborczy i 430 posłów było za, przeciw żadnego i nikt się nie wstrzymał. Tego rodzaju głosowania w Sejmie się nie zdarzają. Przy tej randze aktu, który był głosowany, to w ogóle budziło wielkie zaskoczenie, ale jednocześnie i satysfakcję dla tych, którzy to robili. Tamten kodeks na pewno nie był idealny, ale był, no, jak większość ustaw, był jakimś kompromisem również, który godził wszystkie strony i prawdę mówiąc wszyscy byliśmy zadowoleni z tego, że udało się tak przygotowane rozwiązania napisać i przyjąć w ten sposób przez Wysoką Izbę. Wkrótce zaczęło się psucie kodeksu wyborczego. Dzisiaj mamy do czynienia już z pewnego rodzaju karykaturą, też to pani Grażyna o tym mówiła. Natomiast te postulaty, o których mówimy i które zgłosił pan doktor zresztą w swoim opracowaniu, no to w większości dla mnie są to propozycje legislacyjne. Proszę państwa, nie łudźmy się. My nic w tej sprawie do tych wyborów nie zrobimy. Nic, absolutnie nie mamy żadnego wpływu. Gorzej, ja twierdzę, że możemy się naprawdę realnie obawiać, że jeszcze do czasu wyborów dojdzie do zmiany przepisów kodeksu wyborczego, które wzmocnią pozycję partii rządzącej i jej przedstawicieli w wyborach. I nic również na to nie poradzimy. Nie mam złudzeń. I każdorazowo, gdy dyskutujemy o tego rodzaju sprawach, ja przypominam, że powinniśmy się pozbyć złudzeń, a wiązać rozwiązania tylko z realiami, z którymi mamy do czynienia. Oczywiście finansowanie kampanii wyborczych ma bardzo znaczący, chociaż nie decydujący wpływ na wynik wyborów. Oczywiście trzeba to monitorować, co się dzieje. Trzeba informować opinię publiczną. Trzeba korzystać z wpływu na media, na tych dziennikarzy, którzy będą chcieli zwracać uwagę na nieprawidłowości.
ale jednocześnie cały czas trzeba mieć świadomość, że większość Polaków naprawdę nie ma zielonego pojęcia o przepisach prawa wyborczego. Większość Polaków, odpowiadam na to pytanie, które pan profesor zadał, uważa, że wszystko jest w zasadzie normalne, że nie musimy niczego specjalnie zmieniać. Stąd dzisiaj postulowałbym, żeby faktycznie przygotowywać propozycje rozwiązań, szukać, z tym, że tu się z panem doktorem nie zgadzam. Otóż niestety najważniejsze będą drobiazgi. Czyli jeżeli mówimy na przykład o internecie, o wpływie kampanii prowadzonych w internecie na rzeczywiste wyniki wyborów, to musimy sobie odpowiedzieć, w jaki sposób chcemy internet opanować. Co chcemy zrobić? Co będzie możliwe? W jaki sposób nie naruszymy również prawa do swobodnego wypowiadania swojego głosu? Ja przyznam się, że myśmy na ten temat dyskutowali już w 2006-2007 roku. Spotykaliśmy się zresztą z informatykami, bo rozważaliśmy na przykład możliwość prowadzenia głosowania elektronicznego. Odrzuciliśmy to jako zły pomysł. Zresztą w Europie się tego nie praktykuje, zdaje się, poza Estonią tylko w tej chwili. I każdorazowo do każdego postulatu, mimo wszystko, domagałbym się przygotowania szczegółowych rozwiązań. W jaki sposób chcemy osiągnąć lepszą jakość gromadzenia środków na finansowanie wyborów od wszystkich trzech grup darczyńców, i od osób fizycznych, i od osób prawnych, i od osób zagranicznych. Zresztą moim zdaniem w ogóle osoby zagraniczne nie powinny współuczestniczyć w finansowaniu wyborów Rzeczypospolitej. To samo dotyczyć powinno PKW, czyli kwestia struktury, kompetencji, zabezpieczenia niezawisłości członków Państwowej Komisji Wyborczej, także wprowadzenia tego aparatu, który skutecznie monitorowałby i kontrolował sposób finansowania wyborów parlamentarnych. Wiem, że czas się kończy. A w momencie, kiedy dojdzie do tego, że wybory odbędą się ze skutkiem przez nas pożądanych, trzeba przygotować propozycje rozwiązań szczegółowych w postaci projektów ustaw. I to będzie następne zadanie. Też myślę, że dla grona być może zbliżonego. Tyle, że większość parlamentarną trzeba przekonać. Nie wymusić, a przekonać. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będziemy mieli taki problem, że będziemy szykować zmiany ustawodawcze, aby tak było. Pani prokurator Ewa Wrzosek, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Ja bardzo dziękuję za umożliwienie mi udziału w tym panelu w tak wybitnym gronie ekspertów i przyznam szczerze, że tylko żałuję, że nie ma ze mną zespołu prokuratorów, którzy się temu przysługują, bo rzeczywiście te zagrożenia, które Państwo identyfikują dla procesu wyborczego, dla finansowania kampanii wyborczych są bardzo istotne. I tak jak pan senator powiedział, większość, nie tylko większość Polaków nie ma pojęcia o obowiązujących uregulowaniach prawa wyborczego, ale niestety takiej świadomości nie ma również większość prokuratorów. I ja chciałabym oczywiście coś optymistycznego powiedzieć. Niestety z pełną rozciągłością podzielam tutaj pogląd pana profesora Rycharda, który wyszedł, że niestety te ograniczenia praworządności i te wszystkie braki co do niezależności sądownictwa i niezależności prokuratury, na które zwraca uwagę Komisja Wenecka i są one również artykułowane w raportach GRECO, stanowią realne zagrożenie dla tego, co powiedział pan doktor Wałecki, że te wybory mogą być ukradzione. I wydaje mi się, że to jest być może takie nośne, ale naprawdę hasło, które należy opinii publicznej uzmysławiać, że możemy te wybory mogą zostać ukradzione, co gorsza, nie będzie nikogo, kto będzie mógł tego złodzieja złapać i osądzić. Zagrożenia z punktu widzenia prawnika karnisty ja widzę na dwóch poziomach, dwóch płaszczyznach i one zostały bardzo dobrze zobrazowane przez panią Kopińską, a więc z jednej strony są to tak niedookreślone uregulowania prawne, które nawet przy założeniu dobrej woli ze strony osób, które chciałyby te wszystkie sytuacje czy korupcjogenne ścigać, samo brzmienie przepisów, zwłaszcza jeśli chodzi o finansowanie kampanii wyborczej, tymi korzyściami o charakterze niemajątkowym są tak szerokie, że nawet zakładając, że będzie wola i chęć ścigania tego rodzaju zachowań zabronionych, możemy się po prostu odbić od samego brzmienia tych przepisów, samych uregulowań prawnych. Natomiast no niestety drugą stroną tego medalu jest brak niezależnej prokuratury w sytuacji, kiedy
prokuratorem generalnym, ministrem sprawiedliwości jest polityk, którego partia będzie startowała w tych wyborach, który ma dostęp do środków publicznych w postaci Funduszu Sprawiedliwości, który już powszechnie jest de facto uznawany za fundusz wyborczy Solidarnej Polski. W sytuacji, kiedy prokurator generalny ma tak olbrzymie i to ustawowo zagwarantowane uprawnienia władcze wobec prokuratorów, którzy przecież mają ten proces wyborczy kontrolować. Kodeks wyborczy zawiera cały rozdział zachowań zabronionych, które prokuratorzy mogą ścigać. Natomiast w sytuacji, kiedy kampania wyborcza będzie prowadzona również przez prokuratora generalnego, no to jest to fikcja po prostu. Natomiast co możemy zrobić? Tutaj pani Róża Rzeplińska zadała takie pytanie, czy należy składać zawiadomienia do prokuratury. Tak, proszę państwa, należy te zawiadomienia składać. I oczywiście przykrą jest sytuacja, że będzie tutaj rozstrzygnięcie danej sprawy, czy zgłoszonego zawiadomienia o przestępstwie zależało od osobistego zaangażowania, czy poczucia praworządności prokuratora, do którego dane zawiadomienie trafi. Natomiast ewidentnie wszystkie te przypadki muszą być dokumentowane i tutaj właśnie powiem, że ten cały 9 rozdział kodeksu wyborczego penalizuje różnego rodzaju zachowania, w tym również te, które mówią o transparentności kampanii wyborczej. Dlatego niewątpliwie należy takie zawiadomienia składać. Jeśli nie teraz, to kiedyś będzie być może możliwość powrotu do rozstrzygnięcia tych kwestii. Natomiast niestety mój pesymizm jako przedstawicielki instytucji, która powinna strzec praworządności i która powinna ten proces monitorować, sprowadza się do tego, że tak naprawdę zabezpieczeniem jest rzeczywiście monitoring i to monitoring na szczeblu lokalnym chyba najbardziej, obywatele i media. I tutaj do takiego doświadczenia tylko czysto osobistego się odwołam, bo tutaj była mowa przez pana profesora Cześnika, czy obywatele są tym zainteresowani. Ja przez całe wakacje, zresztą tutaj pan doktor Walecki również brał udział w takiej inicjatywie Tour de Konstytucja i rzeczywiście jest zainteresowanie ze strony obywateli, jest zainteresowanie ze strony obywateli nawet na tych terenach, które uznajemy za... No nie chcę powiedzieć tutaj, że tak, no stracone, tak, to tak, do Łowicz, tak, ale ja nawet byłam dalej i tam rzeczywiście ta frustracja również z tego powodu narasta, że jakby wydaje się niektórym osobom, że ta Polska kończy się gdzieś na jakiejś granicy i nikt nie jest zainteresowany tym, że to poczucie obywatelskości de facto jest na terenie całego naszego kraju, więc pesymistycznie tak, być może jest to jakaś praca u podstaw, być może bez jakiegoś gwarantowanego rezultatu, natomiast naprawdę należy tutaj podejmować wszelkiego rodzaju wysiłki na różnych poziomach, chociażby wydawały się one by syzyfową pracą, no bo właśnie, bo może te wybory mogą być po prostu ukradzione. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Janku, doktor Jan Misiunia, bardzo proszę. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja się z dużym zainteresowaniem przysłuchuję dyskusji, bo ona pokazuje najbardziej ze wszystkiego fakt tego, że znajdujemy się w sytuacji asymetrii. Z jednej strony można przyjąć, że mamy kogoś, kto dysponuje całymi zasobami państwa, a z drugiej strony mamy tych, którzy nie zgadzają się z taką sytuacją i tymi zasobami nie dysponują i nie mają jakiejkolwiek szansy na przejęcie tych zasobów. W związku z czym na wejściu daje nam to odpowiedź prostą, w krótkiej perspektywie nic nie można zrobić. Jedyne, co można zrobić, o czym można myśleć, to można myśleć w długiej perspektywie, a w każdym razie przynajmniej średniej. I tutaj tak naprawdę jedynym możliwym działaniem jest wykorzystanie tej asymetrii z drugiej strony, tak? Czyli powiększanie pola, w którym będą zadawane pytania, w którym będzie się działo ten monitoring, w którym będzie w jakiś sposób rozszerzana kontrola obywatelska, w którym będzie odbywała się praca nad samoświadomością obywateli tego, że mogą coś takiego robić, bo nie ukrywajmy, do sytuacji, które są nawet patologiczne, człowiek się jest w stanie przyzwyczaić i w nich funkcjonować. Mechanizmy skrajnej
kontroli partii nad aparatem państwowym funkcjonowały, czy też nad przebiegiem wyborów funkcjonowały w każdym momencie, w gruncie rzeczy, w którym coś takiego mogło funkcjonować. Ludzie się przyzwyczajali. Część się nie zgadzała, ale spora część przyznawała, że no tak jest, tak? Możliwość przekonania ich odnośnie tego, że ta zmiana może zostać wymuszona, że możemy, czy też zindukowana może lepiej niż wymuszona, to jest tak naprawdę to zadanie w średniej perspektywie, które musi być zrealizowane, jeżeli chcemy do jakichś standardów wrócić albo je sobie stworzyć. To jest w gruncie rzeczy ta rzecz i to, co daje jakiekolwiek pole do nadziei, bo w krótkiej perspektywie, to tak szczerze mówiąc, ja sobie robiłem notatki odnośnie tego, z czym miałem z poruszanych kwestii dość duże problemy, no bo tak, transparentność online, tutaj pokaz skanu łupanego, w Polsce mamy się świetnie, w Stanach Zjednoczonych mamy w Federalnej Komisji Wyborczej wrzucane na bieżąco w gruncie rzeczy informacje i o wydatkach i o wpływach, no i co z tego? One są? Można entuzjazmować się kolejnymi przekroczonymi progami, dostępnością, analizować z tej perspektywy problemu z finansowaniem kampanii wyborczych tam to nie rozwiązało w żaden sposób. Chociaż osobiście bardzo bym chciał coś takiego zobaczyć w Polsce. Na taką skalę. Dalej, kwestia zmotywowania mediów lokalnych do tego, żeby wypowiadały się w temacie na poziomie tego, co się dzieje tam w wyborach, powiedzmy, samorządowych, to jest kwestia, z której się zderzamy, mianowicie z brakiem mediów lokalnych, które byłyby niezależne. Ile samorządów finansuje lokalne gazety, które w związku z tym nie będę przesadnie zainteresowany, tak, tym, co się dzieje. I to jest bardzo duży problem. Można by próbować jeszcze pójść w sytuację, która wydaje się z perspektywy polskiej kompletnie nie do przyjęcia, czyli spróbować zachęcić, wskazać ścieżkę, że jeżeli chcemy pokonać kogoś, kto dysponuje większymi zasobami, zacząć samemu szukać większych zasobów, ale nie tam, gdzie ich jest jakby dostęp ściśle kontrolowany, czyli w sektorze prywatnym, a pójść z prośbą o pieniądze do obywateli. Tylko w Polsce prosić przez polityków obywateli o pieniądze. To ja poproszę o konkluzję i najlepiej pozytywną. Konkluzję pozytywną. Średni termin, budowanie klimatu zmiany mentalności i odbudowy, czy też rozbudowy świadomości obywatelskiej tego, że możemy chcieć czegoś innego. Bardzo dziękuję, panie profesorze, profesor Tomasz Brzezicki. Bardzo proszę. Panowie, ja widziałam wasze zgłoszenia. Pozwolę sobie dać głos najpierw tym, co jeszcze nie mówili. Dobrze? Dziękuję. No, takich kilka aspektów, które tutaj zostały poruszone, tutaj kolega wcześniej to ładnie wyeksponował, natomiast przede wszystkim z tego praktycznego punktu widzenia i prawnego, u nas transparentność w finansowaniu wyborów jest post factum, prawda? Czyli ta transparentność online by się przydała. Nie chcę oceniać wyborów centralnych, bo one się mają chyba zupełnie inną specyfikę, o której państwo mówiliście, natomiast wybory lokalne, gdzie często w wielu okręgach głosy rozkładają się na zasadzie 44-46, prawda? To są dwa głosy i pytanie, czy ewentualnie ten wykaz przy wpłat, kto na kogo dawał te pieniądze, by nie wpłynął na finalny wynik. Ja przyznam się szczerze, mi tego brakuje, dlatego patrząc na ostatnie wybory samorządowe, zapytania o dostępność do dokumentacji finansowej, to były raptem 3-4 osoby i to z reguły byli lokalni dziennikarze, którzy się tym interesowali. Mówię, o centralnych nie chcę mówić. Natomiast ja bym chciał zwrócić takie rzeczy również prawne, niestety jestem prawnikiem i to jest może smutne w tym wszystkim. Jakie są konsekwencje naruszenia tych przepisów? Karne w zasadzie żadne, dlatego że zainteresowanie sądów jest minimalne. Jeżeli są kary wymierzane, no to sędziowie ewentualnie, którzy biorą udział w wyborach, oni te kary jeszcze rzeczywiście z takim namaszczeniem wymierzają, bo nie wiedzą, o co chodzi w tym wszystkim. W innych sądach powszechnych, przepraszam, bez urazy, to jest czyn trzeciej, czwartej kategorii, prawda? Mówi, czasami to jest znikoma szkodliwość nawet, chociaż tutaj niektórzy mają te wątpliwości. Konsekwencje finansowe,
nawet jak nastąpiło naruszenie, ktoś mówi, okej, to ja te 20 tysięcy wpłacę, nie ma problemu, ten przepadek może być, ja chcę mieć święty spokój. I ostatnia rzecz, której mi brakuje, tutaj to panowie świetnie wyeksponowali, to brak konsekwencji politycznych, prawda? No bo przecież o tym się nie mówi. W zasadzie jak już mandat jest przyklepany, tutaj tego problemu nie ma. Natomiast mi brakuje przy tym monitoringu właśnie tej transparentności online, która by musiała zostać przerzucona na komitety wyborcze, nie zaś na instytucje, bo to chyba na razie nie jest możliwe w tym zakresie, jeżeli chodzi o kadrowe wykorzystanie całej naszej administracji wyborczej, ale tutaj to się może mylę, więc to jest taki mój postulat w tym zakresie, że na tych trzech jakby aspektach można było gdzieś się zastanowić, prawda? Bo to są stosunkowo łatwe zmiany legislacyjne, no i transparentność jako zmiana techniczna, ale oczywiście też z legislacją powiązana. Dziękuję bardzo, przepraszam za tak. Bardzo dziękuję i bardzo dziękuję za cenne uwagi, zwłaszcza na chyba przyszłość. Joasiu, Joanna Załuska, bardzo proszę. Ja mam pytanie, bo z kategorii kwadratury koła to pojęcie się już tutaj pojawiało, bo nasza wiedza skłania nas do pesymistycznego nastawienia i jednocześnie chcemy robić monitoring i zastanawiam się, czy robiąc monitoring i idąc do ludzi z tą wiedzą, że jest źle i właśnie dzieląc się tymi nastrojami pesymistycznymi, czy trochę nie będzie tak, że ludzie po prostu nie pójdą do wyborów. Bo będziemy mówili, no wyniki monitoringu można przewidywać, jakie będą. I po prostu obawiam się i dzielę się tą obawą, na ile to będzie takie demobilizujące właśnie, że ludzie nie pójdą do wyborów, bo wiadomo, bo to nie ma sensu, bo wiadomo, wybory nie są równe. Więc dzielę się tą troską po prostu. Bardzo proszę, pan Szymon Osowski. To ja sobie od razu pozwolę, do takich dużo wątków zostało powiedziane, do takich, których chciałbym się odnieść. To pierwsza taka rzecz jest, że ludzie chcą. Ta Polska, którą ja obserwuję, my w Łodzi obserwujemy, jest taka, że ludzie chcą, też w której konstytucji uczestniczyłem i tych ludzi jest dużo. I to jest moim zdaniem potencjał do wykorzystania, jako pierwsza rzecz. Druga taka, chcą wiedzieć i chcą obserwować, monitorować, to jest bardzo ważne. To się ludzi jest dużo w Polsce w tej chwili. Kolejna rzecz taka, tylko powiem o rejestrze wpłat i umów. W tej chwili już są wyroki dotyczące tego, że wyciągi bankowe partii politycznych są jawne i my je dostajemy. To jest kwestia analiz. I nie zostawiłbym mediów społecznościowych, bo to jest ważne. I tak to ludzie, media społecznościowe i ta transparentność, czyli dostępność informacji. To jest najważniejsze rzeczy. To są. Bardzo dziękuję. Pani profesor, tak? Podobno. Pani profesor Anna Rakowska-Trela, proszę. Tak, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, no ja też jestem prawnikiem, w związku z tym ja nie odpowiem na pytanie, co zrobić, żeby było lepiej w najbliższych wyborach, bo jak już tutaj Państwo mówili, nie ma ku temu instrumentów, tak, żeby móc naprawić prawo, mówiąc najprościej, które delikatnie z kolei ujmując nie jest idealne w zakresie i kampanii wyborczej i jej finansowania, no to trzeba mieć ku temu instrumenty, żeby prawnik mógł mieć ku temu instrumenty, to musiałby mieć do kogo apelować o te zmiany prawa, a tego obecnie nie ma, tak więc w tej chwili możemy, jeśli chodzi o te najbliższe wybory, tak naprawdę liczyć sami na siebie, liczyć na obywateli, liczyć na społeczeństwo obywatelskie, liczyć na organizacje pozarządowe. No i właśnie w zakresie naszych możliwości, w zakresie monitorowania, wyszukiwania nieprawidłowości, wyciągania wniosków, no tyle możemy. Co więcej, nie wiemy, w jakiej sytuacji się znajdziemy, no bo rzeczywiście może być tak, że dojdzie do takiej zmiany prawa. Wiemy, że tutaj żadne ograniczenia czasowe nie obowiązują, jeśli chodzi o proces zmiany prawa wyborczego. Także nie obowiązują ograniczenia merytoryczne. Tak więc w jakiej rzeczywistości będziemy w czasie kampanii wyborczej tej prawnej, też trudno powiedzieć. Więc powinniśmy być tym bardziej czujni, gotowi na wszystko i gotowi do monitoringu tej sytuacji, jakakolwiek by ona nie była. Natomiast jeśli chodzi o kwestie związane z tym, co można, mam nadzieję, kiedyś będzie, jeśli chodzi o kwestie
związane z no już prawem dotyczącym kampanii wyborczej, czy dotyczącym jej finansowania, czy szerzej może dotyczącym finansowania polityki, bo dzisiaj na początku była mowa o prekampanii, tak? Tutaj ona nie mieści się w ramach finansowania kampanii wyborczej, bardziej mieści się w ramach finansowania działalności partii politycznych. Jeśli chcielibyśmy, myślę, w tym zakresie wprowadzić jakieś limity, znaczy jakieś ograniczenia, jakieś zasady inne niż te, które obowiązują partie polityczne na co dzień, no to właśnie trzeba było albo dążyć do wydłużenia kampanii wyborczej, co nie wiem, czy byłoby słuszne, czy właśnie zmieniać kwestie związane z finansowaniem partii politycznych. Ale to jest temat na pewno na inną okazję. To ograniczając się tylko do oceny finansowania kampanii wyborczej. Z jednej strony no, mamy ograniczenia obowiązujące od dawna dotyczące chociażby wpłat podmiotów wpłacających, limitów tych wpłat, później limitów wydatków. Nad którymi warto by się czasem zastanowić, w szczególności nad limitami wydatków, które no, bywają, wydaje mi się, niekiedy nieadekwatne do rodzaju kampanii wyborczej czy rodzaju wyborów, w których obowiązują. I które czasem w moim przekonaniu, łącznie z innymi ograniczeniami, mogą działać na podmioty uczestniczące w kampanii wyborczej w sposób zachęcający do ich obchodzenia. Delikatnie, ale w sposób zachęcający do ich obchodzenia. To są takie regulacje, które obowiązują, tak jak powiedziałam, nie od niedawna, tylko od dawna. Niektóre tym bardziej zachęcają do ich obchodzenia, że jednak mimo wszystko niekiedy no jakieś no, nawet niewielkie naruszenie może powodować jednak gigantyczne skutki dla uczestników rywalizacji wyborczych. O tym też dzisiaj była mowa. No, chodzi tutaj przede wszystkim o utratę taką nieproporcjonalną, tak, finansowania publicznego. Nad tym też by się trzeba było zastanowić, bo to są takie często właśnie sytuacje zupełnie nieadekwatne i nieproporcjonalne. Z drugiej strony natomiast mamy te, te nowe przepisy, o których mówił pan profesor Uziębło, które no, pozwalają w czasie kampanii wyborczej na wszystko tak naprawdę, tak? Czyli to są takie no, od ściany do ściany. Z jednej strony mamy regulacje bardzo rygorystyczne, z drugiej strony mamy milion sposobów na ich obejście, a z trzeciej strony no, w sumie no, to możemy zrobić tak, albo tak, albo tak, albo tak. W sumie w czasie tej kampanii no, to już poradzimy sobie, tak? Jakoś tam tych wymogów, które są takie rygorystyczne, to będziemy przestrzegać, no ale obejdziemy je z tej strony, obejdziemy je z tej strony, tak to się wszystko tak rozpłynie. Więc warto by było w przyszłości, jeżeli oczywiście będzie ku temu, mam na to nadzieję, no bo jednak w trudnej sytuacji byliśmy już nieraz i jakoś dzięki społecznemu zaangażowaniu udawało się z niej wyjść, więc ja cały czas mam nadzieję, że też znajdziemy się kiedyś w takiej sytuacji, kiedy będzie można się nad tym na poważniej ze szczegółami zastanawiać, bo to już są kwestie rzeczywiście szczegółowe. Jakoś te przepisy dotyczące kampanii wyborczej w ogóle, bo to jedno z drugim się bardzo wiąże, a z drugiej strony finansowania tej kampanii, finansowania polityki, no, że tak powiem, nadać im sensowne ramy, z jednej strony rygorystyczne, ale mądre, a z drugiej strony nie zachęcające do ich obchodzenia i nie dające, oczywiście nigdy nie będzie tak, że tych możliwości nie będzie, no bo to jest po prostu nie do zrobienia. Natomiast no, dające jak najmniej możliwości ich obejścia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Tomasz Gąsior. Dzień dobry. Dziękuję Państwu przede wszystkim za zaproszenie, za możliwość przysłuchiwania się tej świetnej dyskusji. Ja dosłownie tylko w dwóch zdaniach, bo tych wątków zostało poruszonych bardzo wiele i oczywiście są interesujące i na pewno do dalszej dyskusji. To chciałem tylko zwrócić uwagę, że na część tych wniosków czy kwestii, które tutaj Państwo podnosiliście, o których Marcin w swoim szerokim materiale również wspominał, Państwowa Komisja Wyborcza również w ostatnich latach zwracała uwagę chociażby właśnie na kwestie prekampanii, na kwestie udziału osób trzecich, która zmieniła się w roku 2018, na kwestie limitów wpłat, czy kwestie podziałów na okręgi wyborcze, prawda? Tutaj też Państwowa Komisja Wyborcza w tym zakresie no, dostrzega pewne potrzeby zmian. Też tutaj nie sposób nie zgodzić się z tym, o czym pan profesor Uziębło i zresztą państwo też wspominaliście, czyli o tym
braku konsekwencji, nazwijmy je innych niż karne, innych niż finansowe w stosunku do osób, do podmiotów, które te przepisy naginają, czy postępują też nie tylko niezgodnie z przepisami, ale niezgodnie z jakimiś normami etycznymi, normami moralnymi, nie odczuwają tej eliminacji ich z życia politycznego, czy tego, że te ich działania są odbierane jako właśnie niewłaściwe. Czasami wydaje się, że daje im to takie przyzwolenie do dalszych tego typu działań. Ja, proszę Państwa, sobie takie przygotowałem jedno zdanie, które w rodzinie mojej żony krąży od już jakiegoś czasu, bo podobno powiedziała je kiedyś pra babka, mówiąc takie słowa, że przed wojną, jeśli obywatel doszedł do jakiejś godności, otrzymał jakieś stanowiska, to sami Państwo rozumiecie, kraść nie musiał, bo majątek przecież już miał. Nadużywać swojego stanowiska do celów prywatnych też nie musiał, bo pozycję towarzyską też już miał. Ale jeśli sprzeniewierzył się swojej funkcji, to tracił wszystko. Tracił honor i dobre imię. Także myślę, że to też jest takie dobre podsumowanie tej naszej dyskusji, może niezbyt optymistyczne. Dziękuję bardzo. Chyba jednak optymistyczne, a nie. Mikołaju, bardzo proszę. Jak rozumiem, ja rozpoczynam drugą rundę. Bardzo mi z tego powodu miło. Ja chciałbym dorzucić jakiś wątek, może trochę bardziej optymistyczny. Nie będę ukrywał, że Róża mnie zainspirowała, bo słuchając jej zacząłem sobie zadawać pytanie. Wielu z Państwa tutaj mówiło o tym, że no właściwie to pozamiatane już jest, mówiąc kolokwialnie, i właściwie nie ma co robić. I bardzo często Państwo używają tutaj słowa, które wprost nawiązuje do siódmego przykazania. Mówią Państwo o kradzieży. Ja, słuchając Róży, zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest tak, że na przykład powinniśmy zacząć myśleć nieszablonowo. Jest w Polsce taka organizacja, która powinna być żywotnie zainteresowana tym, żeby nie ukraść wyborów. To nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek z tej organizacji, a Państwo, jak rozumiem ten śmiech, wiedzą, o którą organizację mi chodzi, no nie wyobrażam sobie głosu, który brzmi, tak jest, przyklaskujemy i to bardzo gromko temu, żeby wybory zostały ukradzione. Może to jest po naszej stronie, żeby postawić przynajmniej niektórych biskupów w trudnej sytuacji i zaproponować im, żeby wystąpili z listami pasterskimi dotyczącymi uczciwości wyborów. Ktoś z nas o tym pomyślał? Czy siedzi tutaj jakiś przedstawiciel, ktokolwiek pomyślał o tym, żeby zaprosić kogokolwiek z episkopatu? Może sekretarz biskupa Rysia by na przykład przyjął takie zaproszenie. Albo biskupa Nycza. Albo przynajmniej KIK by tutaj mógł siedzieć z nami, prawda? Nie wiem, czy to jest najlepsza droga, ale wydaje mi się, że ona jest do wykorzystania. No jeśli naprawdę jesteśmy w tak, nie powiem, jesteśmy w ciężkiej sytuacji, to może trzeba zacząć myśleć nieszablonowo i akurat ta sprawa wydaje mi się dosyć prosta, a przekonanie do siebie przynajmniej części instytucjonalnego kościoła byłoby na pewno, no, zmieniałoby sytuację. Nie mówię, że to byłby game changer, ale na pewno byłoby to coś zupełnie, zupełnie innego. Oczywiście to jest, ja też mam świadomość tego, że to jest jakieś political fiction i social fiction, ale jeśli nie spróbujemy tego zrobić, no to na pewno się nie przekonamy, na ile to jest obiecująca droga. I to jest jeden, ja namawiam do takiego nieszablonowego myślenia, bo to oczywiście innych kościołów niż katolicki z taką siłą rażenia, jak kościół katolicki w Polsce, nie ma wiele, ale być może jeśli zaczniemy szerzej patrzeć i ta perspektywa będzie szersza, to być może okaże się, że nie jest aż tak ciemno, jak Państwo to rysują, bo rysują to Państwo w taki sposób, że mnie się chce wyjść i gdzieś tam sobie w kąciku po chwilę popłakać. Oczywiście ja nie, to ostatnia rzecz, którą powiem, nie uważam, żeby myślenie o tym, co po kolejnych wyborach i jak to powinno być zorganizowane za 5, 10 i 50 lat, to absolutnie zgadzam się, że o tym też należy myśleć, ale wrócę do tego, co mówiłem w swoim pierwszym wejściu. Taktyka jest teraz ważniejsza od strategii. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. To
Ja jeszcze tylko jedną rzecz o takim może środowisku, którego tutaj nie ma, ale też pomyślałbym o środowisku samorządowym, bo jednak samorządowcy, ja wiem, że to są politycy i to padło, natomiast samorząd czuje się coraz bardziej bezradny. No się te granty, o których mówiliśmy, włącznie z tym, jak samorząd nie będzie miał finansów na to, żeby oświetlić nam drogi. I samorządy się z tym mierzą, a jednocześnie jest ten nacisk polityczny, że przyjeżdża z czekiem ktoś, czy to będzie wojewoda, czy przedstawiciel rządu. I pomijanie w dyskusji strony samorządowej, powiedziałbym tej, która w ostatnich, która doceniamy i też jest w pracowni samorządowej Fundacji Batorego, która jest bardzo nastawiona na praworządność, ona mówi, że się czuje coraz bardziej bezradna. I to jest gracz, o którym należy myśleć, jeżeli mówimy o, w ogóle o polityce i finansowaniu polityki. Dziękuję, bardzo proszę. Co do samorządów, słuszna uwaga. Samorządowcy nie są akurat w większości zwolennikami formacji rządzącej. Wprost przeciwnie, wiedzą doskonale, że samorządy, polskie samorządy terytorialne są następne w kolejce. Jak się uda zlikwidować kastę sędziowską, to potem będą samorządy likwidowane. To znaczy, będą likwidowane ich kompetencje, możliwości działania, samodzielnego decydowania o sprawach wspólnot lokalnych. Nie zgadzam się z tym, co powiedział pan profesor, zaangażowaniem Kościoła w postępowania wyborcze, jakiekolwiek. Panie Boże, broń. Panie Boże, broń. Panie Boże, broń. Ja mam doświadczenia własne, dobre, zresztą akurat ja miałem zawsze bardzo dobre relacje z przedstawicielami Kościoła na moim terenie, ale to akurat byli wyjątkowi przedstawiciele, natomiast znam sąsiednie zdarzenia, które wręcz były tragiczne i uważam, że w tej sytuacji, zwłaszcza dzisiaj, z którą mamy do czynienia, w żadnym stopniu nie powinniśmy ani myśleć, ani próbować podejmowania tego rodzaju działań. Natomiast nie zgadzam się z tym, że wszystko jest pozamiatane, nie możemy nic zrobić. Nie możemy nic zrobić w kwestiach dotyczących zmiany prawa wyborczego. I z tym musimy się zgodzić. Nie możemy nic zrobić z finansowaniem partii politycznych, bo to nie oszukujmy się, jedno z drugim bardzo blisko się wiąże. Bo też nie mamy na to siły ani możliwości. Trzeba wygrać wybory. Tylko trzeba wygrać wybory i wtedy dopiero można realnie mówić o tym, co możemy zrobić i co zrobimy. Natomiast co my możemy robić? No przede wszystkim uważam, że powinniśmy powodować monitorowanie wszystkich zdarzeń wyborczych, sprawdzanie, gdzie się co dzieje, szukanie tego, co jest niewłaściwe, gdzie naruszono prawo wyborcze, gdzie popełniono przestępstwo wyborcze, bo takie też się zdarzają, nagłaśniać, szukać społeczności lokalnych, które będą chciały się tym zainteresować i żeby one roznosiły tą wieść wśród ludu. I jeszcze kolejne. Proszę Państwa, stary błąd popełniony przez partie polityczne do dzisiaj. Działania skierowane na rzecz przekonywania przekonanych. Nie idzie się do tych, którzy są przeciwni albo mają wątpliwości, tylko idzie się do swoich, bo spotkanie jest przyjemne i sympatyczne. Bo nikt na mnie nie nakrzyczy, nikt mnie nie obrazi. Musimy nauczyć się chodzić do tych, którzy są przeciwni albo którzy mają co najmniej wątpliwości, czy warto głosować na tych, którzy coś chcą zrobić dobrze. I to powinniśmy również w kwestiach związanych z finansowaniem starać się wykorzystać. To jest postulat taki trochę większy niż tylko finansowanie kampanii wyborczych, ale on związany jest również i z pieniędzmi na wybory. A tak na marginesie jeszcze to jak szczegółowo do finansowania, zastanawiałbym się bardzo poważnie nad ograniczeniem limitów wydatków na kampanie wyborcze. Proszę Państwa, myśmy skonstruowali taki mechanizm, który miał być pozytywny dla wszystkich. Nie, ja twierdzę, że dzisiaj ten mechanizm preferuje możliwości dużych formacji politycznych. Małe formacje nie są w stanie zgromadzić tego limitu, który jest w ustawie określony dla nich. A duże, mało że zgromadzą, to jeszcze dodatkowo mają wsparcie osób trzecich. Proszę Państwa, osoba trzecia dostaje ministrem albo członkiem 5 rad nadzorczych, gromadzi fundusze. Są zresztą w Agorze ostatnio taki bardzo ładny zestaw milionerów współczesnych został opublikowany. Oczywiście, że on te pieniądze dostaje po to, żeby jak przyjdzie potrzeba dla partii rządzącej, żeby dużą część swojego majątku, no przynajmniej te 10-20%, wydał na potrzeby na przykład kampanii wyborczej. To nic nie szkodzi, że on może wydać 40 tysięcy sam. Ale on ma rodzinę, żona może wpłacić, dzieci mogą wpłacić, wujek, ciotka i tak dalej. I znamy takie przypadki. I znamy takie przypadki, one są dzisiaj nieścigalne, bo rzeczywiście prawo na to pozwala. To samo dotyczy zresztą finansowania przez na przykład takiego faceta, który drukuje ulotki. Wszyscy płacą za 1000 ulotek 100 zł, a on chce tylko 20. Może chcieć 20.
On wystawia fakturę za 20 tysięcy. Inni 100 tysięcy, a on 20 tysięcy. Też nic mu nie można zrobić. A powinno być tak, że właśnie ci eksperci z Państwowej Komisji Wyborczej, którzy sprawdzają finansowanie wyborów, stwierdzają, że tu nastąpiło umyślne obniżenie kosztów przez producenta ulotek i dokładają tą kwotę, czyli 80 tysięcy, jako obowiązkowe obciążenie funduszu wyborczego partii, która zamawiała tą usługę, plus kara. Faktem jest, że kar politycznych najbardziej się daje zapisywać w ustawach, ale bo to powinno tak, jak tutaj ktoś honoru oczekiwał od naszych polityków, przynajmniej niektórych, no ja bym nie oczekiwał. Dziękuję bardzo. Mikołaj, ty chciałeś jeszcze jedno zdanie i chciałabym oddać głos naszym osobom wprowadzającym. Jasne, jeśli to ma być jedno zdanie, to ono będzie wielokrotnie złożone, więc proszę zauważać, że tam nie ma kropek między, co najwyżej średniki. Krótko, ja nie nawołuję do tego, żeby Kościół pełnił jakąś rolę organizatora czy nawet obserwatora. Raczej no, pan senator sam sobie odpowiedział na to pytanie, czy na tę wątpliwość w drugiej części swojej wypowiedzi. Jak najbardziej, no Kościół jest właśnie tym miejscem i tą częścią polskiego społeczeństwa, czy nam się to podoba, czy nie, no to wiemy, że Kościół dalej jest potężny w Polsce i pewnie jeszcze tak będzie przez kilkadziesiąt, a może i kilkaset lat. W związku z tym to wychodzenie do tych nieprzekonanych, no to jest jedno z narzędzi. Ja specjalnie to powiedziałem, bo to jest prowokacyjne i to oczywiście w takim gronie musi wywołać albo uśmieszki, albo pukanie się w czoło i tak dalej. Natomiast ja zupełnie serio uważam, że jeśli takiego nieszablonowego myślenia u nas nie będzie, akurat w tej sprawie, gdzie mówimy o... Nie o tym, że coś będzie w złym guście, tylko coś będzie po prostu niewłaściwe, czy wręcz przestępcze, a także z punktu widzenia Kościoła grzeszne w związku z tym. I jako takie powinno być piętnowane, więc dla mnie tutaj nie wiem, jak to zrobić technicznie, ale strategicznie uważam, że jest to sprawa całkowicie do załatwienia czy wygrania. Dziękuję. Bardzo dziękuję i teraz w odwrotnej kolejności. Tak, pani Grażyna Kopińska, bardzo proszę. Więc ja bym absolutnie nie używała terminów, że wybory mogą zostać ukradzione. Nie mam mowy o żadnej kradzieży wyborów. Po pierwsze dlatego, że jeżeli używamy takiego określenia, to normalny odbiorca, który nie siedzi na tej sali i nie wie, że my mówimy o finansowaniu, myśli sobie, że po prostu zostaną oszukane, sfałszowane wybory. I to rzeczywiście może być potwornie demobilizujące i broń Boże, myślę, że nikt z nas tak nie myśli. Jeśli ja używała, że tak ustawiono system finansowania kampanii wyborczych, że następuje wolna amerykanka, że w zasadzie wolno niemalże wszystko, że są bardzo niewielkie ograniczenia działań, które są niezgodne z prawem. I tu uważam, że na to należy kłaść nacisk i tak to opisywać, i tak to przedstawiać. Teraz, jeśli chodzi o to, bo tutaj padały takie zdania, z którymi się bardzo zgadzam, że należy na przykład apelować do komitetów wyborczych po to, aby oni przyjęli zasady uczciwego zachowania, uczciwych działań. Na przykład niekorzystania z zasobów fundacji, które istnieją przy partiach, czy właśnie w przypadku tych partii, które są przy władzy gdziekolwiek, czy na poziomie centralnym, czy lokalnym, żeby nie korzystali z możliwości używania finansów spółek do nich należących. Uważam też, że warto na przykład wystąpić, jeżeli już wystąpić z apelem o uczciwość tych wyborów, czystość tych wyborów, to ja bym za podpowiedzią Grzesia apelowała na przykład do ludzi młodych, licząc na to, że oni, że często są to ludzie, którzy pierwszy raz idą do wyborów i dla nich taki apel o uczciwość szans, o równość szans może być naturalny i ciekawy. Co do apelowania o to, żeby Kościół wystąpił z podobnym apelem, to jako pewna już jedna z nielicznych ciągle osób przyznających się do przynależenia do Kościoła rzymskokatolickiego powiem, że to jest bezsensowne.
ponieważ język tego typu apeli jest zawsze tak ogólny, że każdy, kto go słyszy, odbiera go tak, jak chce. I w większości miejsc uczciwe wybory to będą wybory na naszych, głosowanie na naszych, a nic innego. Także ja bym absolutnie z takimi apelami nie występowała. Bardzo dziękuję. Marcinie, Marcin Walecki. Tak, więc ja, tak jak Hitchcock, najpierw stworzyłem pewne napięcie tym papierem, ale teraz obiecuję przejść do tej części optymistycznej. I odpowiadając na pytanie profesora Richarda, podzielę to na poziom krótkoterminowy, średnioterminowy, długoterminowy. I 6 rzeczy konkretnych, tak żebyśmy wyszli naprawdę zadowoleni, że konkretne rzeczy można zrobić. Jak Mikołaj wspomniał o instytucji, pomyślałem ulica Miodowa, ale myślałem o 100 metrów dalej i pomyślałem o OBWE. W Warszawie mieści się instytucja, która zajmuje się wolnymi wyborami, która też jest sąsiadem episkopatu, ale pomyślałem o tym, że to, co na pewno w krótkim terminie trzeba zrobić, wzorem węgierskich organizacji pozarządowych, wystąpić o apel o pełną misję obserwacyjną OBWE. Ta pełna misja obserwacyjna OBWE miała miejsce w Bułgarii i na Węgrzech. Pan senator wie, z reguły do krajów Unii Europejskiej są wysyłane misje krótkoterminowe, ograniczone. Na Węgrzech po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z pełną misją OBWE, setką obserwatorów krótkoterminowych i z pełnym zaangażowaniem grup parlamentarnych NATO, Rady Europy, OBWE. I tu bym podkreślił też znaczenie włączenia zgromadzeń parlamentarnych, w tym NATO. Kolejna rzecz, krótkoterminowa. Rozmawialiśmy o tym wcześniej. Cały mechanizm cieniowego raportowania do takiej instytucji jak GRECO, do takiej instytucji jak Komisja Europejska. Ci z Państwa, którzy śledzą regularne raporty praworządności, zauważyliście raport z 2022, już pojawiają się elementy wkładania finansowania polityki w część antykorupcyjną, albo część dotyczącą pluralizmu mediów, albo czwartą część check and balances, czyli ta równowaga. I na przykład w rumuńskim raporcie już się pojawiają od 2 lat kwestie związane z finansowaniem polityki. I te raporty są bardzo ważne z punktu widzenia budowania wizerunku państwa. Jak to państwo jest postrzegane za granicą? Więc to nie jest tak, że my skarżymy się na własne państwo, tylko mamy stworzone mechanizmy, należymy do wspólnoty międzynarodowej, jesteśmy członkami OBWE, mamy nawet przywództwo OBWE w tym roku i to na nas spowoduje, że my musimy sami odpowiadać wyższym standardom, jeżeli chcemy być aktywni na arenie międzynarodowej. Kolejny, drugi, krótkoterminowy. Znaczy, wszystko, co zostanie dzisiaj powiedziane, jest nagrywane, więc ja nie powiem szczegółów, ale pamiętajmy o tym, ja przez 10 lat zajmowałem się szkoleniami dla opozycji demokratycznych z kwestii finansowania. Robiłem szkolenia dla ukraińskiej opozycji przez wiele lat, dla gruzińskiej, dla ormiańskiej, dla białoruskiej. Znaczy, wchodzimy w taki etap, że z opozycją demokratyczną w Polsce trzeba rozmawiać o tym, jak są finansowani, jak głupio tracą pieniądze, jak tracą pieniądze na wewnętrzne walki, wewnątrz partii, wewnątrz koalicji, jak pozyskiwać środki, to, o czym Grzegorz mówił. Grażyno, naszym największym niepowodzeniem było to, że wprowadziliśmy olbrzymie pieniądze budżetowe do systemu finansowania polityki w Polsce i uzależniły się partie od tych pieniędzy. Dzisiaj 90% pieniędzy, jeżeli spojrzycie na raporty finansowe, tych pokazywanych pieniędzy, pochodzi ze środków budżetowych. I to, o czym ja mówię w papierze, jeżeli dojdzie do sytuacji, Trybunał Konstytucyjny uzna za konstytucyjne te reguły, te pieniądze będą, partie będą musiały je oddać i zostaną ich pozbawione. Czyli ten narkoman, który dzięki tym pieniądzom funkcjonuje, padnie. Więc koniecznie trzeba z partiami opozycyjnymi rozmawiać o zdywersyfikowaniu źródeł finansowania, o pozyskiwaniu źródeł finansowania właśnie tak jak pan senator powiedział, wyjścia na nowo do wyborców, odbudowania swoich struktur, pokazania, że nie można dzisiaj być zależnym od państwa, jeśli chodzi o swoje finansowanie, bo będzie to, co było na Ukrainie. Ja miałem opozycję, która szła do Kuczmy i błagała go, żeby nie zabierać opozycji pieniędzy. Opozycja w tych reżimach postsowieckich była tak uzależniona od pieniędzy budżetowych, że szli na wszystkie zgniłe kompromisy po to, żeby utrzymać finansowanie budżetowe. Kolejny element. Całkowicie się zgadzam, potrzebny jest monitoring finansowania wyborów. Uwierzcie mi, ja szkoliłem organizacje pozarządowe i w Afganistanie, i w Liberii, i w Libanie, i w wielu, wielu krajach, gdzie to było o wiele trudniejsze, to jest potrzebne z wielu, wielu powodów. Też potrzebne jest z tego powodu, że taki monitoring w
pewnym stopniu stworzy mechanizm ochronny nad Krajowym Biurem Wyborczym. Naszym najważniejszym zadaniem dzisiaj jest chronić profesjonalne i apolityczne KBW w ramach struktury PKW. Tak, żeby osoby, które między innymi te, które są na tej sali, mogły nadal w profesjonalny sposób wykonywać swoją pracę. Kolejny element, wykorzystać tutaj, Marcin mnie podpuścił, w poprzednich wersjach papieru, ja tam przygotowałem parę pomysłów na inicjatywy ustawodawcze, można wykorzystać to, że mamy dzisiaj w miarę jeszcze funkcjonujące demokratyczne instytucje, tak jak Senat. Rzecznik Praw Obywatelskich się bardzo uaktywnił w kwestiach finansowania wyborów w ciągu ostatnich paru lat. I mamy bardzo ważną instytucję, która powinna być partnerem w tych rozmowach, to jest NIK. I naprawdę trzeba te instytucje zmobilizować, żeby po prostu robiły więcej. Kolejna istotna rzecz. Bardzo dziękuję pani prokurator za tą uwagę na temat prokuratorów. Też jestem za. Pamiętajcie państwo, że system włoski na początku lat 90. najbardziej skorumpowany system finansowania polityki w Europie, jaki mieliśmy, akcja Mani Pulite, czyste ręce, upadł dzięki prokuratorom. Dzięki setkom spraw, które były składane do prokuratorów i ten system włoski się zawalił z powodu wspaniałych kilku prokuratorów, którzy te sprawy zaczęli się nimi zajmować. I nie dziś, ale jutro. Wszystkie sprawy, które trafiają do prokuratury, powodują, że osoby, które są zaangażowane w korupcję polityczną, muszą mieć świadomość, że może za parę lat te sprawy po prostu będą prowadzone. I to też jest bardzo ważne, Grzegorzu, żeby przy twojej pracy pójść tropem Balinta Magiara i śledzić powstawanie nowej kasty w Polsce, to co on nazywa poligarchów. Tych oligarchów, którzy dzięki kontaktom ze spółkami Skarbu Państwa tworzą się, mamy dokładnie ten model węgierski. Nie będę wymieniał nazwisk, nie będę wymieniał spółek, ale wiadomo o co chodzi. Też, żeby te osoby miały poczucie, że za parę lat mogą być postawione przed wymiarem sprawiedliwości. Więc kończąc, długoterminowo. Długoterminowo zgadzam się z wszystkimi przedmówcami. Ja też widzę, jak bardzo jest powiązana kwestia finansowania polityki z kwestiami praworządności, jakości instytucji demokratycznych i moją największą obawą jest to, że po kolejnych wyborach, nawet jak dojdzie do zmiany partii rządzących, to może niestety niektórym z tych partii panujący model łupów partyjnych tak się spodobać, że będziemy mieli do czynienia z przypudrowaniem państwa łupów, a nie odbudowaniem państwa demokratycznego. I uważam, że największym wyzwaniem jest po prostu powołanie, tak jak w Wielkiej Brytanii, Komisji Standardów w Życiu Publicznym, która powstała w 1997 roku i wzorem brytyjskim odbudowanie wszystkich standardów, jakie powinny rządzić życiem publicznym. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję. Myślę, że tutaj każdy komentarz jest zbędny, bo Marcin zawarł wszystko. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za bardzo merytoryczną i mam nadzieję, że też pouczającą dla nas wszystkich spotkanie. I ja wychodzę z takim przekonaniem, że po pierwsze jest plan krótko i długoterminowy, co możemy zrobić, a nie tylko pesymistyczne spojrzenie. Bardzo państwu dziękuję. I oczywiście zapraszam i będziemy informować o kolejnych spotkaniach. Joasiu? 7 października kolejne spotkanie, sądy a wybory.